Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 39. sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu. Witam serdecznie radnych, w imieniu radnych wszystkich uczestników dzisiejszych obrad. W sesji uczestniczą burmistrz Złocieńca pan Krzysztof Zacharzewski, zastępca burmistrza pan Natan Fiutowski, skarbnik gminy pani Teresa Dobroń, Leszek Łuczakowski, sekretarz gminy oraz nie ma na razie pani radcy. Serdecznie witam w imieniu Rady przedstawicieli jednostek budżetowych i organizacyjnych gminy, radnych powiatu drawskiego, sołtysów, przedstawicieli prasy. Niemniej serdecznie witam pana Jana Rudego oraz wszystkich przybyłych gości. Czy będę prosić o listę obecności? Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych Rady Miejskiej, co stanowi 93,33% składu. Wobec powyższego obrady będą prawomocne. Przechodzimy do ustalenia porządku obrad. Radni oraz wszyscy zaproszeni goście wraz z zawiadomieniami o terminie sesji otrzymali w załączeniu porządek obrad. Przypomnę, że Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. To znaczy musi być przynajmniej 8 radnych za wprowadzeniem zmiany. Każdą zmianę będziemy głosowali oddzielnie. Może ja zacznę od propozycji zmiany porządku obrad. Pierwsza zmiana polega na tym, że do punktu 9 dodaje się w punkcie 2 podpunkt 2a w brzmieniu w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017, druk nr 451. Bardzo proszę pana burmistrza o uzasadnienie wprowadzenia zmiany. Wprowadzamy zmianę na tym dodatkowym druku 451. O której sygnalizowałam już na Komisji Budżetowej. Dotyczy ona wprowadzenia nowych zadań do naszego budżetu, które będą sfinansowane wolnymi środkami z roku 2016, a są to zadania: wymiana okien w zasobach mieszkaniowych gminy Złocieniec, wymiana pieca w pomieszczeniach na ulicy Drawskiej i zwiększenie wydatków na sieć deszczową na ulicy Ogrodowej w związku z przeprowadzonym przetargiem i przeniesienia środków na budowę monitoringu na ulicy Piłsudskiego, chodzi tam o mural i o monitoring na ulicy Orzeszkowej, to jest żłobek na zewnątrz, może wewnątrz. I to zmniejszamy z zakupu samochodów dla Straży Miejskiej, dlatego że te 38 tysięcy dostaliśmy dotacje z wojewódzkiego funduszu. I te środki przeznaczamy na ten monitoring. Jest propozycja przeznaczenia na monitoring. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania pierwszej zmiany. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została przyjęta jednogłośnie. Druga zmiana. Do punktu 9 dodaje się podpunkt 6 w brzmieniu w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, druk nr 450. Bardzo proszę o uzasadnienie zmian porządku obrad. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Zmiana uchwały spowodowana jest zmianami właściwie przepisów, zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należało po prostu poprzednio brzmiący przepis uległ wygaszeniu. W jego miejsce pojawił się przepis w nowym brzmieniu. Dlatego też konieczne było zmienić podstawę prawną ustawy. Cała treść ustawy, jak i wysokość opłaty adiacenckiej pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania drugiej zmiany. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej zmiany, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiana została wprowadzona jednogłośnie. Czy są jeszcze jakieś propozycje zmian w porządku obrad?
Nie widzę. W związku z powyższym przeczytam porządek obrad 39. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu o zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołów z 37. i 38. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym, druk numer 448. Punkt piąty, interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej. Punkt szósty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej. Punkt siódmy, sprawozdania ustne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt ósmy, rozpatrzenie informacji. Pierwsza, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2017 roku. Druga informacja, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku. Informacja trzecia, o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku, druk numer 436. Punkt 9 porządku obrad to podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Złocieńcu, druk numer 438. Druga uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017, druk numer 444, podpunkt 2a w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017, druk numer 451. Trzecia, kolejna uchwała w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017-2040, druk numer 445. 4. W sprawie nadania nazwy ulicy, druk numer 446. Podpunkt 5. W sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu, druk numer 447. I ostatnia uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, druk numer 450. Punkt 10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia. I punkt 11. Zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu 3. porządku obrad. Przyjęcie protokołów z 37. i 38. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu. Protokoły przed sesją były do wglądu w biurze Rady Miejskiej, są także wyłożone na stole prezydialnym. Czy Państwo Radni mają jakieś uwagi do protokołów? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, to przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z 37. sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, która odbyła się 29 czerwca 2017 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół numer 37 sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania protokołu 38. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z 38 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 września tego roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z 38 sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4 porządku obrad, sprawozdanie burmistrza Złocieńca z pracy w okresie międzysesyjnym. To sprawozdanie Państwo Radni otrzymali na druku numer 448. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Ja tradycyjnie chciałbym tym razem krótko powiedzieć o rzeczach, które działy się w okresie międzysesyjnym, chociaż sesja nadzwyczajna była też elementem pomiędzy sesjami. Mieliśmy dosyć duży problem z ilością wody, która na naszym terenie sprawiła głównie szkody nie tylko nam jako samorządowi, ale również rolnikom, albo przede wszystkim rolnikom. Także dzięki wsparciu zakładu karnego wierzchowi udało się pomóc albo otrzymać wsparcie z ich strony i te
też myślę, że to był elementem bardzo dla nas potrzebnym i być może dla więźniów też, żeby ciężką pracą odpracować te swoje grzechy. Myślę, że rzecz warta podkreślenia. Otrzymaliśmy dotację na żłobek. Jesteśmy na liście rankingowej, czekamy na ostatnie poprawki, też na podpisanie umowy. Kwota dotacji 1 464 000, która pozwoli nam w miarę łagodnie i spokojnie przystąpić do drugiego etapu, czyli po etapu zamknięcia budowy, uruchomienia tego żłobka. Także sami Państwo wiecie, że został ogłoszony konkurs na dyrektora tej placówki, więc też liczymy na to, że osoba ta będzie mogła aż do momentu uruchomienia tego żłobka po prostu go zorganizować. Myślę, że to jest tutaj rzecz bardzo ważna. Dostaliśmy również dotację na samochód dla Straży Miejskiej, o czym wspomniała Pani Skarbnik. Dzięki temu możemy te pieniądze przesunąć na inne zadania, czyli tak, też związane z bezpieczeństwem. Został zakupiony nowy samochód i też przyczepa do łodzi po to, żeby też rozszerzać możliwości działania Straży Miejskiej o zadania związane z bezpieczeństwem również na wodach. I też z innej strony warto powiedzieć, że samochód, którym do tej pory Straż Miejska jeździła, już był w stanie, myślę, że nie wartym nawet remontu, więc przyszedł czas i udało się akurat z tego skorzystać. Ważną rzeczą, która jest, myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, która się działa, to jest remont drogi krajowej nr 20. Nie jest to przypadek, że akurat ten odcinek został wyremontowany. Sami Państwo wiecie, że zaangażowanie naszych mieszkańców tutaj w mieście, przede wszystkim też widoczna działalność pana sołtysa i mieszkańców Rzęśnicy sprawiły, że ten odcinek z listy rankingowej bodajże nad 477 miejsca wskoczył na plan do realizacji. Około roku czasu trwały negocjacje z Zarządem Dróg Krajowych o to, żeby akurat ten remont mógł być przeprowadzony dużo wcześniej niż był zaplanowany. Myślę, że to też pokazuje determinację mieszkańców, że jeśli na czymś nam bardzo zależy, to te zadania są realizowane. W chwili obecnej szczególnie mieszkańcy drugiej części miasta mogą obserwować, jest realizowane zadanie dotyczące wjazdu na ulicę Wyzwolenia Szczepinieckiej. Także też rzecz bardzo potrzebna i też wydaje mi się, w bardzo krótkim czasie, na dniach będzie to zadanie zakończone. Zostaje nam jeszcze z tematów bardzo ważnych. Wydaje mi się, że w przyszłym roku takie obietnice Zarządu Dróg Krajowych. Temat to troszeczkę trudniejszy, bo jest to też komunikacja z PKP i z Zarządem Infrastruktury PKP, że będziemy mogli też mieć tę przebudowę, przynajmniej w dużej mierze, przejazdu kolejowego Drawska-Mirosławiecka 5 marca. No i według uzgodnień, które jesteśmy w trakcie, czekamy na remont chodnika na ulicy Czaplineckiej do stacji benzynowej. Będzie nowa nawierzchnia bitumiczna, będzie podwyższone, także woda już nie będzie sprawiać problemu. I też sytuacja była o tyle trudna dla nas, bo my jako gmina tak naprawdę mamy tam skrawki naszego gruntu, a tak naprawdę cała woda, która pojawiła się na chodniku, schodziła z pól, które nie były w odpowiedni sposób melioowane i też wchodziła na grunt, który był własnością Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad. A my jako gmina, jako burmistrzowie dostaliśmy najwięcej za ten basen, w cudzysłowie, który akurat tam mieliśmy. Ale myślę, że w tym roku temat zamkniemy i też według uzgodnień będzie to ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 metry i też będzie prowadziła do, być może do ronda
przy drugim etapie będzie po jednej stronie zlikwidowany ten chodnik i będzie tam wydłużona ścieżka rowerowa. Także to zadanie jest przedłużone na przyszły rok. Zobaczymy, czy następne nasze plany będą mogły być realizowane, jeśli chodzi o współpracę z Zarządem Dróg Krajowych. Na razie nie chcę ich mówić, bo nad tamtymi tematami rozmawialiśmy ponad rok czasu, zanim się udało zrealizować. Natomiast w chwili obecnej i tak cieszą nas efekty tego, że droga w kierunku nad Nadrawską została wykonana. Z następnych spraw, bardzo ważnych, myślę, że dla Złocieńca, chociaż nie wszystkie media zauważyły to, a dla nas to była chyba rzecz bardzo ważna i właściwie nie dla mediów to zrobiliśmy, czyli zaprosiliśmy Rzecznika Praw Obywatelskich i tak naprawdę jego obecność wykorzystaliśmy po to, żeby spotkał się w szkołach z dziećmi, mógł przeczytać i też w zespole szkół ponadgimnazjalnych mógł z młodzieżą porozmawiać o różnych sprawach, które myślę w edukacji młodzieży są tutaj szczególnie ważne. Także jeśli będzie taka możliwość, będziemy wykorzystać, będziemy też tę formę wspierać i rozwijać. Jestem niezmiernie dumny. Jestem niezmiernie dumny i przy okazji zaskoczony. Dostałem zaproszenie od pani kurator Zachodniopomorskiego do uczestnictwa w Radzie Edukacyjnej kuratora. No, być może te trudne sprawy, które rozwiązywaliśmy wspólnie też w dużej mierze przy konsultacjach z kuratorem sprawiły, że pani kurator zaprosiła mnie do tej rady i też będę w niej uczestniczył. Mamy za sobą pierwszą część związaną z budżetem obywatelskim i to, że jest on realizowany nabór do budżetu obywatelskiego jest realizowany nieprzypadkowo w tym roku po to, by zadanie, które zostanie przegłosowane przez mieszkańców znajdzie się i będzie przeznaczone do realizacji już w roku przyszłym. Więc do tej pory było tak, że projekty, które były wybierane do budżetu właściwie na samym początku roku, ten termin realizacji był skrócony. Teraz będziemy mieli cały rok na to, by to zadanie zrealizować. No i też widoczne są efekty powoli na osiedlu Czapinieckim. Pojawiają się pierwsze elementy z placu zabaw, czyli są urządzenia dla najmłodszych dzieci. Teraz pojawią się jeszcze ławki, pojawi się druga część urządzeń dla dzieci, urządzenia do fitnessu. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni ten temat będziemy mogli zamknąć i nasza młodsza część mieszkańców będzie mogła cieszyć się z tego w jeszcze lepszy sposób. Również kończyliśmy temat dotyczący rewitalizacji Złocieńca. Kilka miesięcy pracowaliśmy nad tym, niektórzy pracowali bardzo ciężko i też nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi tej pracy nad tą strategią przestrzenną połączoną z działaniami społecznymi. Także będzie to element, który na pewno pozwoli nam zmieniać tą naszą przestrzeń w taki sposób, by nam to życie ułatwiać i też ubarwiać, tak jak ten mural, który jest rzeczą, która wyszła przypadkowo, a myślę, że też ubarwia nasze miasto i też będziemy starać się w tym kierunku dalej iść. Mieliśmy również spotkanie zastępcą z panem przewodniczącym z województwa zachodniopomorskim w sprawie Ostrowic. Temat jest dosyć głośny, kłopotliwy dla niektórych. My zostaliśmy zaproszeni jako, właśnie nie wiemy dokładnie jako, bo rozmowy przebiegły jakby w atmosferze bardzo rzeczowej i też myślę, że efekty tego spotkania
mogą różnie wyglądać, w każdym razie propozycje w taki sposób ułożone przez wojewodę i też sposób dyskusji jakby dawał nam możliwość dalszych rozmów na temat tego, co się może zdarzyć w gminie naszej sąsiedniej i na ile jakby byłoby to zadanie, które byłyby korzystne dla gminy Złocieniec, nie po to, żeby stać przy ścianie i po prostu przyjąć to, co jest, tylko zrobić to w taki sposób, by mieszkańcy Złocieńca, jak i również też gminy częściowo, gminy Ostrowice mogły na tym skorzystać. Temat jest jeszcze otwarty, trwają konsultacje, zobaczymy z jakim efektem, także dalej jesteśmy w trakcie rozmów. Nie możemy, jak Państwo się domyślacie, o wszystkich elementach, o których rozmawialiśmy z wojewodą, wspominać, natomiast świadomość, że nasze starania idą w kierunku takim, by z jednej strony rozwiązywać problemy, a z drugiej strony też wykorzystać ten czas na to, by coś dla gminy Złocieniec mogło być zrealizowane i moglibyśmy też w sposób widoczny jakoś na tym zarobić. Tak. Być może Państwo sobie nie zdają sprawy z tego, że też będziemy mówić przy budżecie o tym, ale nadszedł taki zupełnie dziwny czas, bo mamy przygotowane w budżecie pieniądze, ogłaszamy przetargi i okazuje się, że albo nikt nie składa ofert w tych przetargach, albo kwoty, które są w tych przetargach podawane, są zawyżane, więc nadszedł czas chyba dobrobytu, bo pytając się, dlaczego firmy nie składają swoich ofert, to w dużej mierze mówią, że boją się podpisywać umowy, gdyż nie ma ludzi do pracy i nie mają kim te zadania wykonywać. No, dla nas jest to kłopotliwe, no, bo jeszcze raz mówiąc, mamy możliwości, dajemy też na zewnątrz, nawet ja osobiście starałem się też przez portal społecznościowy jakby namawiać albo też szukać poprzez mieszkańców tych możliwości, by docierać do tych, którzy chcieliby te zadania realizować, jednak efekty są dosyć trudne. No. No, jest to tendencja ogólnopolska, że nie jesteśmy tutaj odosobnieni, a szkoda, bo moglibyśmy zadania typu odwodnienie ulic Okulickiego, Ogrodowa i Generała Andersa zrealizować w tym roku i temat mógłby być akurat dla tej części miasta zapomniany. Teraz, tak jak Państwo też dowiecie się, że no, wysokość jednego zadania sprawia, że nie stać nas na drugie zadanie, więc teraz będziemy musieli załatwić to w sposób troszeczkę inny. Warto jest o tym wspomnieć, bo nasze możliwości są dosyć duże, natomiast no, nie ma tej drugiej strony, która by na to odpowiadała. Że, również dzisiaj było przekazanie placu budowy pod projekt, program Natura realizowany w ramach Związku Miast Gmin Pojezie Żabrawskiego. Także pan radny, pan prezes, dzisiaj być może później kilka słów o tym by powiedział, dzisiaj został oddany plac budowy pod pierwszy etap, czyli będzie zrobiona ulica Orzeszkowa razem z wymianą nawierzchni ulicy, po to, żeby ten żłobek, który będzie uruchomiony, też miał pełną komunikację wokół przedszkola i żłobka. W drugim etapie w przyszłym roku ma być zrobiona ulica Mickiewicza i pierwszej dywizji Wojska Polskiego. Także to zadanie pozwoli nam mocno ograniczyć wydatki na opłaty za wody deszczowe, że w ramach tego projektu 1,5 miliona złotych zadanie miało być realizowane. Okazało się, że wpłynęła jedna oferta na kwotę prawie 1,5 miliona, czyli było 200
1 300 000, czyli 260 tysięcy musimy dołożyć z budżetu po to, żeby to zadanie zostało zrealizowane, żeby pieniądze nie przepadły. Także tego typu sytuacje nieprzewidziane się nam zdarzają. No i trochę nas to smuci, bo jakby rozwala nam ten plan, który sobie na początku założyliśmy. No i krótko jeszcze w temacie OHP na nową siedzibę, czyli zostało wyremontowane pomieszczenie w OSIR-ze. Tam znajduje się biuro OHP, więc jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z usług, no, zajmują się oni głównie młodzieżą, kształceniem, dokształcaniem po to, żeby ich pobudzić na rynku pracy. Młodzieżowe Centrum Kariery tam się mieści. Zostało wykonane odwodnienie na ulicy Dworcowej. Szkoda, że pana Jana nie ma, ale może dlatego, że... Dziękuję. Tak, dobrze. No, no i z tych tematów takich bieżących, myślę, że jeśli pan burmistrz ma kilka słów do powiedzenia, to proszę bardzo. Dzień dobry państwu, to ja uzupełnię jeszcze to sprawozdanie w sumie o informacje istotne z ostatniego jak gdyby miesiąca, bo już nie będę sięgał tam pamięcią do lipca czy początków sierpnia. Odbyło się również spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy ścieżek rowerowych. To kolejny taki element, nad którym pracujemy, żeby ta nasza infrastruktura turystyczna, ale też przede wszystkim dla mieszkańców się poprawiała. W tym klimacie też odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania brzegów wzdłuż rzeki Drawy. Liderem tego projektu ma być lokalna organizacja turystyczna wokół Drawy. Być może będziemy składali wniosek w konkursie na infrastrukturę kajakową, czyli mielibyśmy kolejny jak gdyby teren do zagospodarowania, do poprawienia. To, co zakładaliśmy między innymi w projekcie rewitalizacji, otwarcie miasta od strony rzeki Drawy, która jest walorem turystycznym, ale w chwili obecnej jest bardzo kiepsko wykorzystywana przez tą słabą infrastrukturę. Tak jak burmistrz wspominał, brałem udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a także następnego dnia z wojewodą zachodniopomorskim oraz panią poseł Golińską w sprawie gminy Ostrowice. Ponadto brałem udział w spotkaniu z firmą konsultingową, która zajmuje się doradztwem ekonomicznym i prawnym. Chodzi o wykonanie analiz ekonomicznych i prawnych w zakresie inwestycji ze spółką Domar. Ponadto w tym samym temacie razem z prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej byliśmy z wizytą w Kępicach, bo to jest druga gmina w Polsce, która podpisała umowę inwestycyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych na sfinansowanie inwestycji właśnie w lokale komunalne. Także na bieżąco zasięgamy języka, jak to zostało zorganizowane w innych jednostkach samorządu terytorialnego, żeby nie popełnić jakichś błędów przy tej transakcji. Ponadto w poniedziałek brałem udział w spotkaniu z marszałkiem w sprawie funkcjonowania samorządów. Marszałek jak gdyby zachęcał do udziału w korporacjach reprezentujących gminy. Mamy tu na myśli Związek Miast Polskich, których jesteśmy członkiem, jak i Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Także tutaj te samorządy zabiegają jak gdyby o członkostwo, bo wielokrotnie w dyskusjach dotyczących ustaw samorządowych lub około samorządowych, reprezentując stronę samorządową w komisji, czy to z rządem, czy to z panem prezydentem, pada ten argument, że państwo reprezentujecie jak gdyby małą liczbę tych jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym nie możecie się jak gdyby wypowiadać za wszystkich, tak? No niestety ta
deklaratywność współpracy w korporacjach ciągle gdzieś tam waha się na przestrzeni 50-60%, i trudno ten argument nie uznawać za słuszny. No i we wtorek brałem udział w sesji Związku Miast i Gmin po Jeziorze Żadrawskiego, na której między innymi przyjęto uchwałę dotyczącą podwyższenia składki członkowskiej, ale to też o szczegóły możemy tutaj zapytać pana przewodniczącego i jednocześnie radnego. Dziękuję. Jeszcze taki na koniec chciałbym dać dobrą informację dla mieszkańców, bo zdecydowaliśmy się na współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie i przez 2 miesiące będziemy mieli oddział 6-osobowy policji na terenie Złocieńca i będą jakby naprawiać temat bezpieczeństwa, czyli parkowania, interwencji, spożywania alkoholu i wielu innych tematów, które na terenie miasta już działają w formie przyzwyczajenia. Czyli wspomogą nam naszych policjantów w działaniach prewencyjnych i myślę, że to zadanie będzie na tyle potrzebne, żeby jednak ludzie odczuli z jednej strony to bezpieczeństwo, ale też jak powinniśmy to prawo przestrzegać, że do końca listopada tego roku będą tutaj wspierać działania naszego komisariatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że obaj burmistrzowie wywoływali może nie tyle na tablicy, co do mikrofonu pana prezesa i pana radnego Waldemara Wodarczyka, to bardzo bym prosił o zabranie głosu, jeżeli oczywiście pan zechce. Dobrze. Czy są pytania w związku z tym do sprawozdania burmistrza? Pani Grażyna Kozak? Właściwie to nie mam do sprawozdania, ale przypomniał mi się, jak pan burmistrz powiedział na temat policji, to chciałam powiedzieć, że ja mogę pochwalić swojego dzielnicowego, który już dwukrotnie się ze mną spotykał, właśnie dowiadywać się gdzie, co i jak i tak dalej. To właśnie pan Marek Biernacki. I był też u mnie na spotkaniu z wyborcami, co miałam, bo go poprosiłam i pokazał dzieciom, opowiadał dzieciom, gdzie co można robić, czego nie można robić. No nawet dzieci najbardziej się podobały z kajdanek, bo powiedział, że dzieci nie mogą być przestępcami. Dlaczego? No założy im kajdanki i patrzy, że ręka wyszła. O, jak ręka wyszła, to kajdanki się nie nadają, to dzieci nie mogą być. I wiem, że do tej pory dzieci jeszcze wspominają właśnie wizytę właśnie pana policjanta. Także ja mogę powiedzieć z mojej strony, że mi się bardzo dobrze układa współpraca z moim dzielnicowym. Dziękuję. Jeśli właśnie mowa o policjantach, to właśnie dla mnie jest to przerażające, że mamy 3 dzielnicowych u siebie na terenie naszej gminy. No i jeden ma 47 miejscowości pod sobą i 2 mamy na miasto, więc wypełniasz te swoje powinności w dobry i skuteczny sposób. Jest wyjątkowo w naszych realiach trudno, dlatego też taka decyzja. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej. Bardzo proszę radnych o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Pani Grażyna Kozak. Ja dzisiaj mam 3 interpelacje. 2 są w połączeniu z panem Maculem. To interpelacje, które prosił o złożenie między innymi też pan Wojtek Chmiel. I dlatego tu mam ulicę Chrobrego, która nie jest w mojej dzielnicy, ale uzgodniliśmy z Jankiem, że ja ją po prostu przedstawię. Chodzi tu o chodnik na ulicy Chrobrego. Chodnik jest zrobiony do numeru 53. Od 53-54 po jednej, po drugiej stronie nie ma ani kawałka, ani metra chodnika. I tu jest prośba mieszkańców, żeby przynajmniej po jednej stronie zrobić chodnik. Żeby przynajmniej po jednej stronie, bo tych Jąbo, jak oni tam mają, to rzeczywiście ciężko iść na płaskim obcasie, już nie mówiąc o żadnych szpilkach.
Druga interpelacja to jest skrzyżowanie ulicy Cieplistej i Żeromskiego. No, połowa jest moja, bo Żeromskiego jest moja. Tam naprzeciwko baru pani Rak, pani Ziomko właściwie, jest to skrzyżowanie. I na tym prawie na samym skrzyżowaniu rośnie drzewo na chodniku. I żeby przejść, no to jeszcze się przejdzie pojedynczo, ale już matka z wózkiem za chwilę nie da rady. I ona musi przechodzić, to na samym skrzyżowaniu jest, musi przejść na ulicę, żeby przejść nad, w czasie Święta Zmarłych, gdzie ruch jest bardzo wzmożony, to naprawdę może grozić jakimś niebezpieczeństwem. To jest albo może ściąć te drzewo, jeżeli da się radę, albo tam jest skarpa, może po prostu tą trochę skarpę skrócić, żeby poszerzyć ten chodnik. Znaczy, no, technicznie to by trzeba było zobaczyć, co by tam można było zrobić, żeby ewentualnie poszerzyć trochę. Nie wiem, jeżeli jest możliwość cięcia tego drzewa, no to, to by rzeczywiście nie trzeba było poszerzać chodnika, no ale to już jest już sprawa z ochroną środowiska, czy pozwolą. To jest druga. I trzecia, właśnie zbliża się okres Święta Zmarłych i bym bardzo prosiła, żeby ten dla miejsca parkingowe, bo to nie jest parking, ale miejsca parkingowe na ulicy Prusa, żeby przynajmniej tam, nie wiem, coś dosypać, wyrównać, żeby nie było tych dziur, żeby, wiadomo, przyjdzie trochę deszczu, to tam tak istne błoto, że nie można w ogóle się tam poruszać, żeby... Ja już nie mówię, że to ma być jakiś polpruch, ma być jakieś tam, no nie wiadomo co, ale chodzi o to, żeby było wyrównanie, czy to klincem, czy innymi rzeczami, żeby to było po prostu wyrównane, i żeby można było w miarę na sucho parkować te samochody właśnie w okresie tych świąt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Grażyna Buczak. Ja mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy przycięcia do dwóch topoli znajdujących się na terenie posesji przy ulicy Dworcowej 3. Gałęzie utrudniają wjazd na tę posesję. Druga dotyczy uprzątnięcia zalegającego gruzu oraz muszli sedesowej. Od 5 tygodni zalega ten gruz przy budynku Mickiewicza. Jest on widoczny z okien lokali mieszkalnych. W pobliżu lokalu zresztą lokali mieszkalnych się znajdują. Także dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Andrzej Herbut. Mamy dwie interpelacje i odpowiedź na odpowiedź pana burmistrza. Zacznę od interpelacji. Wniosek do projektu budżetu gminy na 2018 rok. Proszę o zabezpieczenie w budżecie gminy złożenie na 2018 rok środków na dokonanie zmiany studium warunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec zgodnie z podjętą już w 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Złocieńca, a w szczególności przyjęcia zmiany kierunku rozwoju terenu przy ulicy Śląskiej umożliwiającej realizację na przedmiotowym terenie małej architektury dla kasyny budynkowej. Tam jeszcze jest wiele innych punktów, takich dotyczących całego Złocieńca. Także ten projekt należałoby zatwierdzić te studium. Druga interpelacja. Właściwie wniosek do projektu budżetu gminy też na 2018 rok. Proszę o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018 rok środków na wykonanie małej architektury na terenie przy ulicy Śląskiej. I to jest taki jeden urządzeń terenowej siłowni, zjeżdżalni linowej, które są najlepszą atrakcją, najbardziej obleganą przez dzieci i młodzież na terenach rekreacyjnych. To ja to widziałem, w wielu miastach to jest piękna sprawa dla młodzieży, dla dzieci, bardzo chętnie z tego korzystają. U nas tego nie ma, ja tu już od któregoś czasu o tym mówiłem. No i urządzenie w formie stożka na linach takich jest przed Biedronką, ten akrobat chodzący pająk. Też właśnie na naszym terenie dobrze byłoby zrobić, bo jest to teren, na którym są takie możliwości, żeby wykonać takie zadania. Skąd środki teraz? Środki są właśnie, akurat w telewizji ostatnio był temat ten bardzo szeroko omawiany, mówiony przez cały dzień. Jest to na wyżej wymienione inwestycje, można pozyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 70% środków programu rządowego OSA. Było w telewizji kilka dni temu i to jest od 2018 roku, od 1 stycznia. Jest ten program, będzie aktywny na otwarte strefy aktywności fizycznej i rekreacyjnej.
Zrobili to po to, że stwierdzili, że w Polsce jest ponad 50% ludzi otyłych, w związku z tym znaleźli pieniądze na to i można takie coś robić i zwracać się właśnie o zwrot kosztów na te wszystkie rzeczy. Także program jest skierowany do małych i średnich gmin. To przez 2 lata można wykorzystać. To jest to. A teraz mam sprawę, która jest sfałkowana od wielu lat, dotycząca jeziora Maleszewo, zagospodarowania i w ogóle, żeby to jezioro funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować, bo od tego jeziora, to jezioro nie jest po to, żeby ono było ładne, ale to jezioro jeszcze spełnia bardzo ważną funkcję w całym ekosystemie tego rejonu i to bardzo szerokiego rejonu. Począwszy od rzeki Drawy do ulicy Połczyńskiej, Cieszyńskiej, te wszystkie grunty, przyległe park, tak samo od strony Gronowskiej, tutaj Lipowa, Zielona, Śląska, Łąkowa, Staszica. To są grunty, to są tereny, które bezpośrednio, jeszcze zanim był zrobiony cały drenaż, cały ekosystem drenażu, który jest skierowany do tego jeziora. I teraz sprawa jest tego rodzaju, że jeżeli dalej my nie będziemy robić nic z tym jeziorem, a jest w tej chwili już sprawa makabryczna, w tym roku już się okazały pierwsze skutki tego wszystkiego, że już są podtopienia, jak w ogródkach działkowych przy ulicy Staszica, tak i na ulicy Śląskiej były też pozalewane piwnice, to jest skutek tego, że jezioro nie funkcjonuje prawidłowo. A dlaczego? Dlatego, że ja od wielu lat mówiłem, żeby udrążyć te wszystkie dopływy, odpływ jeziora, szczególnie odpływ, ta grobla tak zwana, która jest tam od ulicy Łąkowej, no ona jest całkowicie zatkana, dopływ do rzeki Drawy jest zarośnięty, jak było robiono chyba w roku jeszcze za pana byłego burmistrza Wodarczyka, tam rów ten melioracyjny był wykonany, tak samo i to od ulicy Zielonej do jeziora, te za pana burmistrza Wodarczyka był wykonany i to dobrze był wykonany, prawidłowo, to funkcjonowało to jeszcze jakoś. W tej chwili jest zalane, ja mam porobione zdjęcia, tutaj są nawet te zdjęcia. Droga jest cała zalana, całkowicie nie widać, jak się spojrzy tu do końca, nie widać w ogóle okiem, gdzie jest grunt, cały czas jest woda na tym. Po obu stronach jest to wszystko porośnięte, z lewej strony tam, gdzie jest odpływ powinien być do Drawy, zarośnięte całkowicie trzciną, czyli i chaszczami, czyli teren jest całkowicie wyrównany, tak, że tam woda nie odchodzi. No i wiedział, że ten stan wody się podniósł. Może z jednej strony dobrze, że się podniósł, ale z drugiej strony niedobrze, ze względu na to, że cały ekosystem ten drenażowy, no niestety, no, będzie się walił. Będzie nam się walił, jeżeli tutaj z tym nie zrobimy porządku. Czyli musimy udrążyć jezioro, to znaczy w ten sposób dopływy wszystkie, żeby dochodziły jak z ulic, tak i te wszystkie drenaże, tak samo i ten odpływ. Ja to wszystko pisałem w piśmie do pana burmistrza i oddałem to pismo 11 lipca. No, otrzymałem odpowiedź 8 września. No, rozumiem, że był to okres wakacyjny, dlatego tak to długo troszeczkę trwało, ale zanim napisałem to pismo, to mieliśmy spotkanie z panem burmistrzem. To znaczy ja, pan burmistrz i pan Folga, który jest właśnie z ramienia, jak to się nazywa, Zachodniopomorskiego Urzędu Melioracji. W Drawsku on pracuje z przedstawicielem i uzgodniliśmy pewne właśnie działania w tym kierunku. Pan Polga powiedział, żebym napisał to wszystko i pan burmistrz miał to przekazać, nie wiem, do Urzędu Marszałkowskiego, czy gdzieś, wszystko było uzgodnione. On miał to zaopiniować, jeżeli by przyszło do niego takie zapytanie. Powiedział, że zaopiniuje to wszystko no, bardzo pozytywnie, bo będą problemy, ale mówi, że zaopiniuje pozytywnie. Oczywiście będzie nam potrzebne do tego jakieś tam prawo wodne i tak dalej, te wszystkie sprawy, no ale to wszystko może być w trakcie do załatwienia. No pan burmistrz mi odpowiedział, no bardzo, bardzo tak, no uzgodniliśmy co innego, pan burmistrz mi odpowiada, że może nie ma pieniędzy na to, że są procedury bardzo długie, kosztowne i tak dalej, że prawo wodne i tam jeszcze inne sprawy, no że to może się przyciągać, że to nie jest możliwe w tej chwili do wykonania, nie wiadomo za ile lat, no i na ten rok nie bierze pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. No ja taką rozmowę to słyszałem od kilku lat,
że jak pan był burmistrz Podarczyk był, też były takie odpowiedzi, ale w pewnym, ale muszę powiedzieć, że pan burmistrz Podarczyk, jak rozmawiałem z nim, to trochę mi się tak jakby inaczej rozmawiało, troszkę poważniej brał sprawę, bo jak mówił nie, no to nie, ale jeżeli coś tam można było, no to, no to dało się zrobić i między innymi to, co zostało zrobione tam na Śląskiej, no to jest zrobione dzięki temu. No nie mówię, że tu pan jeszcze nie burmistrz, pan Zacharzewski też do tego się przyczynił, że zostały dołożone te pieniądze, zostało to zrobione, ale miało to iść dalej w tym kierunku, żeby ten teren jakoś dalej uporządkować, żeby atrakcyjniać, bo muszę powiedzieć tak, że ja jestem takim człowiekiem, że jak się raz ich biorę, to biorę się konkretnie, nie odpuszczam tego, bo wiem, że to jest potrzebne i dlatego od wielu lat właśnie załatwiałem tę sprawę. Jak tam się przeprowadziłem, to tam był jeden bałagan tylko na tym, nic nie było przy tym jeziorze, na tym terenie, ani placu zabaw, ani innej ławki, niczego. Było tylko całe śmietnisko nad brzegiem tego jeziora. Jak zacząłem interweniować, pan burmistrz Podarczyk właśnie wtedy, no, poprzez łuk, wywieźli tam raz dwie przyczepy z odcinka 50 metrów nad do jeziora różnego rodzaju odpadów takich domowych. No oczywiście, że to jest wina mieszkańców, nie tylko ze Śląskiej, ale tam przywozili różne inne rzeczy. Inne rzeczy. Zaczęło się od tego, że zaczął się porządek. Później starałem się o to, żeby był plac zabaw dla dzieci. Zrobiono ten plac zabaw dla dzieci, czyli coś zaczęło się tam robić. Mimo, że też była Natura 2000, że o 100 metrów od brzegu nie można było nic stawiać, jednak można było. Później zabiegałem właśnie o te wiaty, o te pomosty, o który problem walczyłem, no walczyłem, rozmawiałem przez kilka lat. Jak mówiłem o wiatach, o pomostach, nie szło nic. Jeżeli powiedziałem, bo ktoś mi powiedział, że to jest nie wiata, a rybakówka, a teren dla wędkarzy, no to wtedy wszyscy się przychylili tak, między innymi z ochrony środowiska. A to wtedy można zrobić. No to a cały czas mówiłem, że przepisy są niejednoznaczne w Polsce, że są tak skonstruowane, że do nich są dużo odnośników i zawsze można coś znaleźć do tematu, który jest nam potrzebny, pozytywnego. Tylko trzeba chcieć po prostu poszukać albo po prostu mieć odpowiednich ludzi, którzy by się tym zajęli i poszukali. Bo gdyby nie było takich przepisów, to w Polsce by, no nie wiem, tak pięknie było, ładnie, nie byłoby przekrętów ani niczego. To przekręty robią właśnie na przepisach nawet. Zasadniczy przepis jest taki, ale gdzieś tam ktoś znalazł coś, że można coś zrobić. Za kilka lat się okazało, żeby ktoś wykorzystał jakiś przepis. Ale my to nie wykorzystujemy przepis w złej wierze, tylko w dobrej wierze. W związku z tym ja proszę, ja apeluję, żeby poszukać takich odnośników, takich przepisów, że można było tam z tym jeziorem coś zrobić, nie zastanawiać się Naturą 2000, że tam jakiś ptak, robak i tak dalej. Bo jak robiło się ten pomost, była wędka i nawet tą muł nawet wybierany był przecież odrzucany na bok. Ja dostałem pisma, że nie wolno muł ruszyć, bo tam będzie jakaś tam eksplozja, nie wiem, gazów i tak dalej. Jakoś nie było eksplozji gazów. Jakoś robaki nie zostały zgłoszone, zniszczone, a po kilku dniach w tym miejscu okazała się woda krystaliczna po prostu. Była woda bardziej przejrzysta niż wcześniej. Czyli takie zabiegi, które były wykonane, są jednak potrzebne, niezbędne dla tego jeziora, a nie się mówi, że tam będzie jakaś bomba ekologiczna, bo tam kiedyś spływało coś. To jest wcale nieprawda. Tylko po prostu trzeba chcieć to zrobić, poszukać odpowiednie przepisy. Bo to nie tylko, mówię tutaj, do burmistrza kieruję, ale to do wszystkich innych ośrodków, tak jak do ochrony środowiska, do Urzędu Marszałkowskiego i tak dalej. Oni się po prostu kierują wszyscy, no łatwizną, jakby powiedzieć. A nie chcą dogłębnie sprawy zbadać i wziąć pod uwagę, że to jest potrzebne dla ludzi. Bo ja rozumiem, że ochrona środowiska jest bardzo ważna, że chronić trzeba przyrodę, ja jestem za tym, ale nie można puszczać samopas ochrony, nie można puszczać na dziko, trzeba ją kontrolować, tam gdzie potrzeba, trzeba coś robić, żeby ona funkcjonowała prawidłowo, a nie tak jak mi ktoś powiedział, że to jezioro ma, ja mówię, zniknie, ono ma zniknąć naturalnie już. Nie na tym rzecz polega, bo jeżeli to jezioro zniknie, to ja mówię, zawali się cały system ten drenacyjny, tych terenów, o których ja wypowiedziałem,
Będzie tam wylądowisko komarów, komary coraz gorsze się mutują, już w tym roku dały popalić przy tych pogodach, że tylko się na obwód wyszło, to już kąsały niesamowicie, a nie mówiąc o tym, że będzie jakiś tam z tego tytułu też jakiś no, nieprzyjemny zatak, no ze względu na to, że tam kiedyś coś takiego spływało. Także my nie możemy dopuścić do tego i tłumaczyć się tym, że jezioro to naturalnie powstało i naturalnie ma zniknąć, tak jest tego proces. Nie. My, ludzie, musimy zadbać o to, żeby przyroda dla nas funkcjonowała, jej nie szkodząc. I teraz ja tutaj już chciałem się odnieść już w piśmie i przeczytam, o co tutaj mi chodzi dokładnie jeszcze. Więc tak. W odpowiedzi na pana burmistrza pismo. No, powiedziałem, że pana burmistrza odpowiedź jest niezasadna do skali problemu, jaki będzie nas czekał. Więc tak, właścicielem jeziora Maleszewo jest Urząd Marszałkowski. Niekoniecznie gmina powinna ponosić wszystkie koszty prac związanych z tym jeziorem. Urząd Gminy powinien jednak podjąć działania w tym kierunku, aby te prace mogły być wykonane. Działać również w pozyskaniu środków finansowych z innych źródeł. Jezioro Maleszewo jest ważnym ogniwem w systemie naczyń połączonych w całym ekosystemie wód przepływowych i spływowych do tego jeziora. Jeżeli dopuści się do dalszej degradacji i nie poprawi funkcjonowania tego jeziora, to konsekwencją tego będą niedrążność całego ekosystemu związanego z tym jeziorem. Dotyczyć to będzie parku Żubra, wód przepływowych, czyli to, co mówiłem tam już wcześniej o tym. Z terenów tych, jak wyżej, wody opadowe spływają do jeziora. Jezioro wody nie odbiera, ponieważ nie jest drożny system dopływów, a w szczególności odpływu przez groblę przy ulicy Łąkowej. Pisałem o tym w piśmie 11 lipca. Droga wiodąca od ulicy Łąkowej przy puście grobli, który już nie funkcjonuje, jest zalana na odcinku 50 metrów z rozlewiskami po obydwu stronach. Przy grobli powinien być drożny przepływ do rzeki Drawy. To już też mówiłem, także to już tego nie będę czytał. W każdym razie jedną z przyczyn właśnie niedrożności to niewykonanie od wielu lat właściwych lub w ogóle niewykonywanych prac melioracyjnych w tym rejonie, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jeziora i całego ekosystemu. Skutkiem niepodejmowania działań w kierunku do wykonywania podnoszonych prac będą zalewane piwnice w domkach na ulicy Śląskiej, jak i cała ulica Śląska, włącznie ze skrzyżowaniem ulicy Zielonej i Lepowej. Bo tam już ten jeden tylko wystarczy, że jest niedrążny dopływ z ulicy i przy każdych opadach troszeczkę dłuższych, niekoniecznie dużych, na ulicy jest 2 metry, w ulicę wchodzi woda i na 30 metrów rozlewisko. Czy tylko tym jednym. A jeżeli to wszystko się zapcha, to będzie cała ulica zalana. Zebrane skrzyżowanie oraz potopienia w parku i terenów przy ulicy Stasica i Łąkowej. Tego lata właśnie były już potopienia. Ale wymieniam, iż o degradacji, poprawie ekosystemu to temat nie od dzisiaj. Od kilku lat piszę wnioski również do projektu budżetu na poszczególne lata, jak i również o zmianę studium warunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego. Wnoszę również w interpelacji od początku tej kadencji. Ujęte w interpelacji w 2010 roku zadania są jak najbardziej potrzebne do wykonania. Nie będą miały wpływu na degradację jeziora, mogą tylko poprawić funkcjonowanie jego i całego ekosystemu. Dlatego dłużej tego nie można odkładać. Mieszkańcy są zaniepokojeni tym stanem rzeczy. W przyszłości mogą nastąpić roszczenia odszkodowania za szkody poniesione w wyniku potopień i zalewanych piwnic. Na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 23 września 2017, czyli teraz, omówiono temat i uzgodniono jak wyżej. W związku z powyższym zwracam się jeszcze raz do pana burmistrza o podjęcie działań w tym kierunku. Bardzo proszę, żeby to były właśnie działania takie korzystne dla tego terenu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby złożyć interpelację? Bardzo proszę, pani Barbara Pawłowska. Panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców i sołtysa miejscowości Darskowo. W związku z tym, już w dniu 1 marca 2018 roku kończy się umowa na dzierżawę świetlicy wiejskiej w Darskowie. Ponownie wnioskuję o podjęcie czynności mających na celu przejęcie przez gminę Złocieniec wyżej mi wymienionej świetlicy oraz gruntów przyległych do niej będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnej. Od marca 2018 roku mieszkańcy sołectwa nie będą mieli świetlicy wiejskiej.
Problemem jest również to, iż w obecnej chwili sołectwo Darskowo nie może wykorzystać środków z funduszu sołeckiego z uwagi na to, iż świetlica oraz grunty do niej przyległe nie są własnością gminy Złocieniec. Nie mają możliwości zamontowania chociażby placu zabaw oraz wykonania remontu cząstkowego w świetlicy wiejskiej. To jest jedno i wnioskowałabym również o naprawę drogi przy wjeździe do miejscowości Darskowo na wysokości tego placu z tą wiatą na prośbę pana sołtysa. Również w Kosobudach jest dziura przy wjeździe niedaleko sklepu. Zwik miał się tym zająć, ale póki co od kilku tygodni podbruk jest zarwany i grozi to po prostu wypadkom jakiegoś auta. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Bardzo proszę pan Paweł Melan. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chociaż czuję, że to dzisiaj dużo i długo te interpelacje będą trwały, ale myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, że to jest ostatni czas. Tak, zbliża się uchwalenie ostatniego naszego budżetu w naszej kadencji. Tutaj każdy zdaje sobie z tego sprawę, że część z nas na pewno będzie chciała startować dalej, część pewnie nie. Natomiast ja powiem szczerze, że jest mi trochę wstyd rozmawiać z tymi moimi wyborcami, z tymi ludźmi na telefonu, mam to coraz więcej, bo ten mój rejon, Gronowska i Lipowa, ja do tego zaraz jeszcze wrócę, no niestety jest, stwierdzam, z perspektywy 3 lat zapomniana przez wszystkich. Ja doskonale rozumiem, że ulica Lipowa i ulica Gronowska to są ulice powiatowe i tutaj rozmawialiśmy nieraz na ten temat. Natomiast wiem, że na temat ulicy Gronowskiej coś się dzieje. Ja bym prosił, panie burmistrzu, o taką rzecz. O informację, jak daleko jest z tą ulicą Gronowską. Z tego, co rozmawialiśmy i z tego, co wiem, musi być tam jakiś wkład gminy, tak, żeby zrobić coś. My musimy zrobić coś, żeby starostwo mogło zrobić coś. Czy te środki są niezbędne? Jakie to są środki? Czy one są zaplanowane w budżecie, czy będą zaplanowane w budżecie na 2018? Ja nie ukrywam, że ta ulica Gronowska to jest największy problem tamtego rejonu. No i ta ulica Lipowa, która teraz, wiadomo, przez ten budowy nowego osiedla, czy tam powstanie nowego osiedla, no będzie rozjeżdżona. To jest pierwsza rzecz. Następne rzeczy dotyczą placów zabaw. Prosiłbym też o, też na ten temat rozmawialiśmy, o ujęcie w budżecie lub z innych środków o remont na placu zabaw na ulicy Gronowskiej. Nie można powiedzieć, że proszę o remont na ulicy Myczkowskiego, bo tam nie ma placu zabaw, tam jest jedno, jakieś tam piaskownica. Prosiłbym to bezwzględnie też ująć w jakichś tam prognozach. I ostatni plac zabaw, czy jest w ogóle planowany na nowym osiedlu? Bo my tam działki sprzedajemy, robimy wszystko, a czy ktoś pomyślał o tych dzieciach, które tam będą mieszkały na tym osiedlu przy ulicy Świerkowej? To też bym prosił o taką informację. Plac Walki Młodych. Jest tam ten plac zabaw, ale tam jest dużo terenu niewykorzystanego. No, w związku z tym, że jakość życia w naszym kraju się wyraźnie poprawia, każdy ma już praktycznie po 2 lub 3 samochody. Prosiłbym też o podjęcie jakichś działań, żeby zrobić na tym placu miejsca parkingowe. Miejsce jest. Prosiłbym również, żeby ująć w budżecie, w propozycji do budżetu, remont lub naprawę ulicy Bocznej. Ja kiedyś tam ten temat też mówiłem, tam jest położony polobruk. To wyglądało kiedyś ładnie. Teraz prosiłbym tam, żeby się przejechać, zobaczyć, tam już są pozapadane studzienki, polobruk jest nierówny, tam trwa budowa nowych tych domów jednorodzinnych, tam wjeżdża ciężki sprzęt i tam naprawdę już jest to dość mocno zdewastowane.
Następna rzecz, którą bym prosił, to o postawienie znaków drogi osiedlowej od ulicy Bocznej, tutaj od razu w lewo, i od ulicy Placu Walki Młodych, bo tam coraz więcej młodzieży ma szybkie samochody i trochę zaczynają tam naprawdę przesadzać, a dzieci tam jest coraz więcej, chodników. Chodniki są jakie są, z jednej strony, znaczy na Bocznej nie ma w ogóle, tak? Także tam się chodzi ulicą i prosiłbym o postawienie takich znaków. I ostatnia rzecz, ulica Mała. Ja miałem tutaj telefon od mieszkańca ulicy Małej odnośnie podłączenia do wodociągów. Nie ma szkoda, że nie ma pana Jana. Do kanalizacji, przepraszam. Bo tam prawdopodobnie te domy nie są podłączone do kanalizacji. I też bym prosił jakąś informację, czy faktycznie tak jest i czy my mamy jakiś plan podłączenia tych budynków ulicy Małej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pani Monika Kuczyńska. Panie burmistrzu, ja dzisiaj mam tylko jedną interpelację. Chodzi o bloki przy ulicy Wielkopolskiej. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie mają prądu i nie mają dostępu do telewizji. I chciałabym się dowiedzieć, czy spółka Domar odpowiedziała już burmistrzowi na pismo, które burmistrz wysłał w tej sprawie do właścicieli spółki. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Jan Macu. Panie burmistrzu, ja też o jeziorze. Trochę może krócej. Panie burmistrzu, w związku ze skargami na wzmożone... Pan mówił o ulicy Dworcowej, ja tam składałem interpelację od właścicieli garaży. Chciałem się dowiedzieć, czy jest wyrównany ten teren, czy te dalej są doły, jeżeli chodzi o nawierzchnię. To jest pierwsze pytanie. To drugie pytanie, czy można usunąć te stare wiaty po targowisku, które już nie ma przy ulicy Stolarskiej? I to jest pytanie od mieszkańców ulicy Podmiejskiej. I mam dwa wnioski do budżetu. Pierwszy wniosek dotyczy ulicy Zakole. Chodzi o wybudowanie lub udrożnienie deszczówki ze względu na to, że w tym roku te budynki były mocno podtapiane i to jest na wniosek mieszkańców ulicy Zakole. A drugi wniosek dotyczy wybudowania chodnika od starej stanicy wodnej do mostu na rzece Dylawie prowadzącej do parku Żubda w ramach lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Złocieniec w Górze Zamkowo objęte jest również wyżej wymienionym programem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Frankowska. Panie burmistrzu, ja również mam wnioski do planu budżetu gminy Złocieniec na rok 2018. Złożone wnoszą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok na realizację następujących zadań. Pierwsze to dokończenie modernizacji ulicy Krętej, wykonanie nawierzchni chodnika, bo do tej pory jest tylko fragment tej ulicy Krętej zrobiony i cisza. A tam jednak też podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność, jest duży ruch. I mieszkańcy, i przede wszystkim gestorzy, którzy tam mają swoje sklepy, wnoszą o takie zadanie. I drugie, remont przejścia, nazwałam to remont, na przykład wyłożenie płytami Jumbo chociażby z ulicy Orzeszkowej na ulicę 11 listopada wraz z wykonaniem zjazdu dla wózków od schodów przy ulicy Orzeszkowej do krawężnika przy ulicy 11 listopada. Zwłaszcza, że będzie to też, jest to już dojście dzieci, uczniów do szkoły, do przedszkola, teraz jeszcze do żłobka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna Kozak. Ja jeszcze chciałam uzupełnić, no jeżeli słyszę, że składamy też wnioski do budżetu, więc ja też złożyłam już 15 września wniosek do budżetu i też bym bardzo prosiła o zabezpieczenie pieniędzy na finansowanie następujących przedsięwzięć. Pierwsze to oczywiście jest moje jezioro Rakowo Duże i Małe, zagospodarowanie brzegów jeziora, wycięcie trzciny, wykonanie ciągu spacerowego, postawienie ławeczek, wykonanie pomostów,
ewentualnie mostka nad Rakowem Małym, to takiego edukacyjnego mostka nad tym Rakowem Małym, żeby, bo piękna jest flora i fauna w tym jeziorze. Drugie, utwardzenie zakrętu z ulicy Prusa na ulicę Sienkiewicza i dalej ulicę Sienkiewicza. I co dzisiaj mówiłam, utwardzenie parkingu przy bramie głównej cmentarza na ulicy Bolesława Prusa od Centrum Ogrodniczego do posesji pana Byczkowskiego. Czwarte to jest poprawa nawierzchni na ulicy Podgórze, bo tam jest, ale coś była źle wykonana i przy dużych deszczach normalnie ona spływała, nawet była ta bitumiczna i ona spływała na ulicę Prusa. Coś tam trzeba poprawić, zrobić, no nie wiem, czy zrobić krawężnik, żeby nie zleciało z pól i tak dalej, trudno mi powiedzieć. No i to, co już kilka razy też mówiłam, wykonanie nawierzchni na ulicy Kolejowej, szczególnie tego odcinka, co idzie z góry. Bo tak już to też było tutaj u pana burmistrza, chyba była ta pani, która miała taki poważny wypadek rowerowy. Rowerem jechała i wjechała w tą dziurę i tak dalej. Także to na ulicy Kolejowej to bardzo ważne, przynajmniej ten odcineczek, który jest, prowadzi z góry do ulicy, tam jest spokojny wtedy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zgłosić interpelację? Skoro nie, to ja pozwolę sobie na właśnie przypomnienie panu burmistrzowi, że była obiecana zmiana organizacji ruchu na osiedlu Czaplineckim i w tej chwili, kiedy powstaje ten plac zabaw, to zmiana organizacji byłaby naprawdę bardzo potrzebna i bardzo proszę o przyspieszenie prac w tym temacie. I druga sprawa to, czy zostały już wyjaśniona ta sprawa tych chwastów rosnących przy przedszkolu pani Stanisławy Rak-Lisowskiej. Chodzi o te chwasty przypominające barszcz Sosnowskiego. Czy to jest ten barszcz, czy nie? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie burmistrzu, chciałam tylko dopowiedzieć tego, co powiedziała pani radna Kuczyńska, odnośnie ulicy Wielkopolskiej. Dzisiaj mija równo miesiąc, jak nie mam prądu na klatce schodowej, ani telewizji. Mało tego, w zeszłym roku mieliśmy przeglądy instalacji gazowych, które wykazały rozszczelnienie w niektórych mieszkaniach, na przykład u mnie. W tym roku również był przegląd, który potwierdził to. Czyli przez rok czasu nic się nie zmieniło. My jako mieszkańcy nie dostaliśmy nawet potwierdzenia, że ten przegląd się odbył, tak? Fizycznie. Bo pan, który robił przeglądy, powiedział, że przekaże to osobie, która jest za to odpowiedzialna. Czy coś w tej sprawie się ruszy? Chciałam się dowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Bardzo proszę. Dzień dobry, Adam Radziński. Ja mam dwa pytania. Pierwsze, czy w nowym budżecie byłoby w ogóle możliwe, czy byłaby możliwość, żeby dzieci z wiosek, takich jak Cieszyno, Bobrowo, Lubieszcza, bo dawno dojeżdżały na jakiekolwiek zajęcia, nie tylko sportowe, ale również kulturalne, odpowiedzmy dwa razy w tygodniu. Jest dużo, oczywiście są świetlice wiejskie i tak dalej, ale repertuar, który tam jest, no to czasami ogranicza się tylko i wyłącznie do stołu, do tenisa stołowego i tak dalej. Myślę, że sam jako nauczyciel wiem, że rozwój tych dzieci jest bardzo istotny i ja sam ten czas im poświęcam i staram się tych rodziców zmobilizować, żeby ich przywozili. Jednak uważam, że taki bus byłby dosyć fajną sprawą, który by przywiózł i te być może nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania, mogliby te dwa razy w tygodniu, powiedzmy, przyjechać i wziąć udział nie tylko w zajęciach sportowych, ale również artystycznych i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przy ulicy Zwycięstwa chciałbym zgłosić potrzebę zainstalowania progu zwalniającego, ponieważ w kierunku gazowni tam niektóre prędkości, jakie są osiągane przez rajdowców, są tak niebezpieczne, że czasami ciężko wyjść na ulicę, żeby nie zostać potrąconym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy możemy przejść do następnego punktu porządku obrad? Dziękuję, widzę, że możemy. Więc panie burmistrzu, odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych Rady Miejskiej. Bardzo proszę. Ja
myślę, że odpowiedzi na piśmie damy. Dobrze, przynajmniej będzie wiadomo, co jest napisane. Nie wiem tylko, co z panem radnym Herbutem zrobić, bo te moje odpowiedzi się raczej nie będą różnić od tych, które do tej pory otrzymywał, a pomysłu na to, co mówiliśmy i na to, co próbowaliśmy razem zrobić, na ten moment innego nie mam, ale to, co miało być wysłane do marszałka, zostało wysłane. Zniesienie strefy chronionego krajobrazu nie jest takie proste, bo jeśli byłoby to gmina Ostrowice, na pewno zrobiłaby to dużo wcześniej. Więc odpowiem tylko w temacie, Państwu radnym odpowiem na piśmie, po to, żeby też nie wgłębiać się w dyskusję. Tak, no, szczególnie, że połowa to są wnioski do budżetu, a tu chodzi o interpelacje, które się zdarzają jakby nagle i w ciągu miesiąca czasu. Więc to też Państwo radni powinniście zrozumieć, że na wszystko też jest czas. Odpowiadając na pytanie pana Adama Radzińskiego, czy dzieci mogą dojeżdżać do Złocieńca, no, temat jest bardzo subiektywny. Jeśli dzieci chcą, wyrażą taką wolę, jest fundusz sołecki, można przeznaczyć pieniądze na transport do Złocieńca, na zajęcia. Ale z drugiej strony sołtysi mówią, nie, my przeznaczamy pieniądze na działalność świetlica, więc tego typu działania też mogą być realizowane. Więc tutaj możliwości są takie, że nie dogodzi się każdemu, więc trzeba wybrać, co jest lepsze. Możliwości są, do Państwa należy, którą drogą będziecie szli, więc jakby nam to my się naprawdę dostosujemy, byleby wola była po Waszej stronie, ale uzasadniona. Próg zwalniający na zwycięstwa, to też powtarza się w innych częściach dotyczących brawurowej jazdy, szczególnie młodzieży. Myślę, że powinniśmy powoli też pomagać policji, też ten monitoring, który mamy założony, jest też po to w niektórych miejscach, żeby weryfikować i takich bohaterów po prostu wyłapywać. No, nie jesteśmy w stanie, to też mądrość naszych obywateli, trzeba ich po prostu edukować, że to nie jest dobre. Natomiast zakazywanie albo robienie progu zwalniających to jest jakby półśrodek, który nie doprowadza do rozwiązania tego problemu, więc myślę, że w tym temacie niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego ci policjanci przyjadą, żeby pomogli nam w tym, by też wyłapywać i w różnych częściach miasta być. Będzie ich 6, więc będą mogli interweniować albo w różnym momencie być w różnych częściach. Po to, by też przyzwyczaić mieszkańców do tego, że no, to jest nie tylko na Piłsudskiego. Myślę, że na 5 marca też ostatnio jakiegoś psiaka ktoś przejechał. No, nie mamy na to wpływu, więc to są sytuacje, które nie zdarzają tylko w Złocieńcu, a też to jest problem chyba na nas wszystkich, że trzeba po prostu dzieciakom nie dawać samochodów, no, albo prawo jazdy zabierać. No, to jest takie rozwiązanie. Temat ulicy Wielkopolskiej. Panie Burmistrzu, coś? Jak wiadomo, gmina jest najemcą lokali w ulicy Wielkopolskiej i ma podpisane umowy podnajmu z lokatorami. Zgodnie z tym wystąpiliśmy do właścicieli spółki o zajęcie stanowiska. Z tego, co jest mi wiadomo, do dnia dzisiejszego takiego stanowiska spółka nie zajęła. Póki nie kupimy tego, to nie jesteśmy właścicielami i tak naprawdę musicie Państwo, no. A kiedy jest Pan obowiązek? Umowa się kończy 31 października kończy się umowa, więc my mamy do tego czasu. Mamy czas do tego, żeby wykupić od spółki te bloki, wtedy będziemy mogli wrócić do normalności. W tym momencie mamy właścicieli, których możemy administracyjnie w jakiś sposób nękać, ale to, co oni zrobią, jest chyba też z drugiej strony administracyjnie bardzo trudne. G-
gmina na czynsze płaci na czas, wywiązuje się z wszystkich obowiązków wobec spółki, więc ale to tak... W tej sytuacji jeszcze chciałam prosić ponownie o to, co napisaliśmy w piśmie, tak? Czyli o obniżenie czynszu z tego tytułu, że nie mamy prądu. Będziemy czynsz uwolniony, to jest dużo wyższy czynsz niż inni mieszkańcy, a warunki mamy gorsze niż większość mieszkańców Zocieńca. Poprzymy to, co powiedziałem. Jeszcze. Że jesteśmy... Chciałbym tylko podziękować panu Janowi Mamacelowi Radnemu za to, że interpelacja w sprawie Cieszyna została podjęta i tak dalej. Naprawdę, będąc na środkach odpoczynkowych, widziałem, jak bardzo zirytowane są pewne osoby w postaci obozów, nurków, którzy po prostu bali się o własne życie i wyjeżdżali wcześniej z tych ośrodków. Jednak, jeżeli mamy tych nurków tutaj przyciągać na różne miejsca, to myślę, że przejechanie motorówką po taki obok niego to nie jest najlepszy pomysł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, to jest wszystko? Tak, nie chcę wchodzić w dyskusję, natomiast mówiąc o sprawie, to już kończąc, nawiązując do tego, że nie jest to zapytanie radnym, bo radnych interpelacji, to odpowiem, że jakby wznosimy się z zamiarem w ogóle zniesienia strefy dzielonej strefy ciszy dla Jeziora Sieciny, gdyż nie jesteśmy w stanie i mamy służby, które będą biegać albo pilnować, jak to jest, ma być wykonane, czy jest dobre, czy nie. Jest jezioro Lubie, które jest udostępnione, natomiast jezioro Sieciny zawsze było strefą ciszy i do tego powinniśmy wrócić. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Sprawozdanie ustne Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Złocieńcu z pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu przewodniczących komisji. Zaczynamy od komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna odbyła dwa posiedzenia w dniach 20 i 27 września 2017 roku w temacie kontroli wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu za 2016 rok. Wyjaśnień udzielał pełnomocnik do spraw profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie alkoholizmu i narkomanii w gminie Złocieniec, pan Józef Szkandera. Komisja rewizyjna w dniu 20 września omówiła wniosek sołtysów w sprawie zwiększenia ich diet i zaproponowała dokładne opracowanie zasad otrzymywania diet lub ryczałtów przez sołtysów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, pan Paweł Mela. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 września. Tematami spotkania była analiza wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2017 roku, analiza i opiniowanie projektu uchwał i sprawy bieżące. W posiedzeniu komisji wzięła udział również pani Teresa Dobroń. Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał. W sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2017 na druku 444 i w sprawie dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2017-2024 na druku 445. Ponadto komisja przychyliła się do złożonego przez sołtysów wniosku, proponując dietę miesięczną dla sołtysów w wysokości 400 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę panią Grażynę Buczek, przewodniczącą Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 września 2017 roku. Tematami było zapoznanie się z aktualnym stanem bezrobocia za pierwsze półrocze 2017 roku, jak również zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za pierwszy półrocze 2017 roku. Omawiano sprawy bieżące i w kwestii sołtysów. Komisja przychyliła się do złożonego przez sołtysów wniosku, proponując dietę miesięczną dla sołtysów w wysokości 500 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Monika Kuczyńska. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki spotkała się 20 września
Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. stan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017-2018 oraz zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze tego roku. W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście, był to zastępca burmistrza Złocieńca oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Złocieniec. I komisja nie odniosła się do pisma złożonego przez sołtysów odnośnie podwyższenia diet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa, pan Waldemar Bolt. Komisja Wsi i Rolnictwa odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 września, którego tematami było sprawy bieżące, wnioski do budżetu na rok 2018, analiza i opiniowanie projektów uchwał. W posiedzeniu komisji wzięli udział zastępca burmistrza pan Adam Piotrowski, sołtysi z terenu gminy Złocieniec oraz pani Irena Brudkiewicz z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Złocieńcu, druk nr 438. Ponadto komisja wsi przychyliła się do złożonego przez sołtysów wniosku, proponując miesięczną dalę diety dla sołtysów w wysokości 600 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przeczytam jeszcze sprawozdanie Komisji Organizacyjnej, która to odbyła jedno posiedzenie w dniu 14 września. Tematy pracy to sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbyła się w dniu dzisiejszym oraz sprawy różne. Komisja przekazała do zaopiniowania dla poszczególnych komisji rady projekty uchwał, które są tematem dzisiejszej sesji. W związku z pismem wojewody zachodniopomorskiego Komisja Organizacyjna przygotuje projekt uchwały zmieniający statut gminy w punkcie dotyczącym wymaganej liczby radnych w klubach radnych. Komisja proponuje, aby w skład klubu radnych wchodziło co najmniej 3 radnych, a nie jak do tej pory 5. Komisja zawnioskowała o przygotowanie projektu w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu. Komisja przychyliła się do wniosku radnej Elżbiety Frankowskiej w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta i gminy Złocieniec dla pani Stanisławy Rak-Lisowskiej. Komisja przekazała do rozpatrzenia wszystkim komisjom Rady Miejskiej pismo sołtysów gminy Złocieniec w sprawie podwyższenia ich diety. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, do punktu 8. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze i o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku. Na to punkt 436. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana burmistrza. Materiał został państwu przekazany, w związku z tym myślę, że najlepszą formułą będzie odpowiedź na ewentualne pytania. Bardzo proszę, czy są pytania? Przepraszam, nie spodziewałem się tak szybko. Rozumiem. Przerwa? Czy wnosicie państwo przerwę? Dobrze, ogłaszam przerwę 10 minut. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad, podjęcie uchwały. Pierwsza uchwała w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Złocieńcu. Uchwała na druku 438. Bardzo proszę panią Dorotę Kochanowską o zreferowanie tematu. Szanowni państwo, uchwała dotyczy drzewa, które jest zlokalizowane przy jeziorze Maleszewo w pobliżu zabudowań mieszkalnych. To jest to właśnie pierwsze drzewo od zabudowań mieszkalnych. Między innymi niekorzystne warunki atmosferyczne sprawiły, że z drzewa tego zaczęło się sypać gałęzie i konary. Część konarów też jest i gałęzi suchych.
I mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w tym rejonie, gdyż jest to teren ogólnie dostępny, wykorzystywany na cele rekreacyjne, przygotowana została ta uchwała, abyśmy my, urzędnicy, mogli przeprowadzić pracę w koronie tego drzewa i usunąć te konary i gałęzie, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na numer 438 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczącej pomnika przyrody w Złocieńcu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że na sali znajduje się 13 radnych. W związku z tym 13 osób głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Nie ma radnego pana Jana Macula. Następna uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017, druk nr 444. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Teresę Dobroń, skarbnika gminy. W przedstawionym Państwu projekcie uchwały na druku 444 propozycja dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 45 948,85 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o 299 498,85 zł. Różnica między dochodami a wydatkami zostanie pokryta z wolnych środków z roku 2016 w kwocie 253 550 zł. Szczegółowe uzasadnienie macie Państwo przedstawione do projektu uchwały. Ewentualne pytania. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że na sali znajduje się 14 radnych. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 444 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała na druku nr 451, również w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Już na wstępie, wprowadzając tą uchwałę do dzisiejszego porządku obrad sesji, przedstawiam Państwu, czego dotyczą zmiany w tym projekcie uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku 451 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2017? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017-2040. Uchwała na druku nr 445. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Do materiału, który Państwo otrzymaliście w pierwszej wersji materiałów na sesję, chciałam wprowadzić zmianę, którą Państwo dzisiaj otrzymaliście. Ta dodatkowa zmiana dotyczy zadania przedsięwzięcia. Było ono najpierw planowane na rok tylko 2017. Dotyczy modernizacji sieci ogólnospławnej w ramach projektu Natura. Niestety też były problemy z wyłonieniem wykonawcy w przetargach. Brak było ofert w wcześniejszych ogłoszonych przetargach. Ostatecznie została przetarg doszedł do skutku, ale no niestety ze względu na czas prace będą wykonywane jeszcze w roku 2017, ale finansowanie w 100% będzie w roku 2018. W związku z tym, że przedsięwzięcie jest na przełomie lat 17-18, także zasadne i obowiązkowe jest wprowadzenie tego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej, żeby było możliwe podpisanie umów w imieniu gminy i w związku z tym dochodzi ta zmiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 445 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Złocieniec na lata 2017-2040? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Kolejna uchwała na druku numer 446 w sprawie nadania nazwy ulicy. Bardzo proszę kierownika referatu gospodarki nieruchomościami i urbanistyki, pana Damiana Świercza, o zabranie głosu. To jest nowy kierownik wydziału, więc przy okazji ma tutaj pierwsze wejście. Tak. Dziękuję panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni goście. Opisane w przedmiotowej uchwale działki gruntu zostały wydzielone pod drogę wewnętrzną. Są położone na terenie pobyłej kopalni gliny Zamkowa oraz w pobliżu cegielni o tej samej nazwie, dlatego zasadnym jest, aby tą drogę wydzieloną wewnętrzną nazwać właśnie jako Zamkowa w celu upamiętnienia tej nazwy. Uzyskaliśmy zgodę właścicieli tej drogi, którą jest właścicielem Skarb Państwa i tam w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Wszystkie zgody zostały uzyskane i teraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do Rady należy, do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic. Dlatego proszę Szanowną Radę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 446 w sprawie nadania nazwy ulicy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym, że następna uchwała dotyczy mnie osobiście, to przekazuję prowadzenie obrad pani Elżbiecie Frankowskiej. Dziękuję. Tak jak już pan przewodniczący powiedział, przechodzimy do punktu kolejnego, punktu piątego uchwał w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złodzieńcu na druku numer 447. Proszę państwa, w dniu 28 sierpnia 2017 roku do Rady Miejskiej w Złodzieńcu wpłynęło pismo od mieszkańca Złodzieńca zawierające informację, że zdaniem składającego pismo radny Mirosław Kacianowski narusza artykuł 24f ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu tej działalności. Mieszkaniec swoją opinię uzasadniał tym, że gmina Złodzieniec jest właścicielem mieszkania znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Postęp w Złodzieńcu, której prezesem jest pan Mirosław Kacianowski. Tym samym w okresie autora, w ocenie autora pisma, pan Mirosław Kacianowski w imieniu spółdzielni zarządza majątkiem gminy Złodzieniec, co stanowi podstawę do wygaszenia jego mandatu radnego Rady Miejskiej w Złodzieńcu w oparciu o wyżej wymieniony przepis. Pismo to zostało skierowane także bezpośrednio do wojewody zachodniopomorskiego. Radni wraz z otrzymanym materiałem otrzymali wszystkie uzasadnienia, wszystkie wyjaśnienia dotyczące tej sprawy, tego zagadnienia i zapoznawszy się z nim, Rada, Komisja Organizacyjna wobec tych powyższych okoliczności stwierdziła brak podstaw do wygaszania mandatu radnego Mirosława Kacianowskiego. Dokonana została analiza. Może pan wnioskodawca chciałby coś jeszcze uzupełnić, powiedzieć w tej sprawie. Dzień dobry państwu, witam. Bardzo proszę do mikrofonu. W tej chwili nie mam nic do powiedzenia, tylko jeśli będzie jakaś dyskusja, ewentualnie będę się włączył. Czy pytania będą jakieś konkretne do mnie, to wtedy się włączę. Państwo radni zapoznali się ze wszystkimi. Czy przeczytać uzasadnienie do końca? Dobrze, przeczytam. W dniu 31 sierpnia 2017 roku radny Mirosław Kacianowski ustosunkował się do zarzutów ujętych w wyżej wymienionym piśmie, wyjaśniając, iż w dniu 22 marca 2000 roku gmina Złodzieniec nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Złodzieńcu
przy ulicy Mickiewicza 20/2. Właścicielem tego lokalu jest nadal spółdzielnia mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu. Gmina może zostać właścicielem tego lokalu dopiero wówczas, gdy sporządzony zostanie akt notarialny umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu. Na podstawie aktu notarialnego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego założy księgę wieczystą, w której dokonania wpisu prawa własności oraz udziału we współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie. Dopiero wówczas spółdzielnia zdejmie ze stanu środków trwałych część wartości budynku przypadającą na wyodrębnioną i przeniesioną na gminę wartość lokalu, a gmina ujmie w swoich księgach rachunkowych wartość nabytej własności. Tym samym radny Mirosław Kacianowski nie znalazł powodów uzasadniających stwierdzenie wygaszenia jego mandatu jako radnego. Pismo to zostało skierowane także bezpośrednio do wojewody zachodniopomorskiego. W dniu 31 sierpnia 2017 roku wojewoda zachodniopomorski zwrócił się do Rady Miejskiej w Złocieńcu o zawiadomienie organu nadzoru o wypracowanym przez Radę stanowisku wyżej opisanej kwestii w terminie 30 dni od otrzymania pisma. W dniu 4 września 2017 roku do wiadomości Rady Miejskiej w Złocieńcu wpłynęła opinia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie odnośnie naruszenia przez radnego Mirosława Kacianowskiego artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym o następującej treści. W dniu 22 marca 2000 roku została zawarta umowa sprzedaży między mieszkanką Złocieńca a miastem i gminą Złocieniec. Przedmiotem sprzedaży było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Złocieńcu przy ulicy Mickiewicza 20, mieszkania 2. Przepraszam. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, o czym stanowi artykuł 244 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego oraz artykuł 17 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ograniczone prawo rzeczowe to prawo na rzeczy cudzej i polega na wykonywaniu niektórych uprawnień przysługujących w zwykłych warunkach właścicielowi. Treść i zakres ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zostało określone w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Tym samym miasto i gmina Złocieniec nie jest właścicielem przedmiotowego lokalu mieszkalnego, a jedynie posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego do tego lokalu, a więc lokal nie wchodzi w skład mienia miasta i gminy Złocieniec. Właścicielem nadal jest spółdzielnia mieszkaniowa Postęp w Złocieńcu. Brak jest więc tutaj spełnienia przesłanki zastosowania artykułu 24f ust. 1 w zakresie prowadzenia przez spółdzielnię mieszkaniową działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Składnikiem mienia miasta i gminy Złocieniec jest natomiast prawo do przedmiotowego lokalu w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Uprawnienia z tego tytułu, a więc zarząd tym prawem, wykonuje miasto i gmina Złocieniec. W dniu 23 marca 2000 roku miasto i gmina Złocieniec upoważniła do zarządu spółdzielczym własnościowym prawem do przedmiotowego lokalu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Złocieńcu. Spółdzielnia Mieszkaniowa Postęp zarządza natomiast przedmiotowym lokalem, którego jest właścicielem, do czego zobowiązuje ją artykuł 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tak więc i w tym przypadku nie można mówić o spełnieniu przesłanki artykułu 24f ust. 1 dotyczącej zarządzania mieniem gminy. Wobec powyższego zastrzeżenia odnośnie naruszenia przez pana Mirosława Kacianowskiego wyżej wymienionego artykułu 24f nie znajdują potwierdzenia ani w faktach, ani też w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 11 września 2017 roku do Rady Miejskiej w Złocieńcu wpłynęło również stanowisko adwokata Piotra Leszczałowskiego, reprezentującego radnego Mirosława Kacianowskiego odnośnie zgodności pełnienia funkcji radnego przez pana Mirosława Kacianowskiego z przepisami prawa.
W stanowisku tym zawarto twierdzenie, że w stanie faktycznym dotyczącym pana Mirosława Kacianowskiego powodem do podniesienia zarzutów odnośnie naruszania cytowanego przepisu był fakt, że gminie Złocieniec jako członkowi spółdzielni mieszkaniowej Postęp w Złocieńcu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 20, mieszkania 2 w Złocieńcu. Należy zatem podkreślić, że wbrew informacjom zawartym w piśmie mieszkańca Złocieńca, gmina nie jest właścicielem wyżej wspomnianego lokalu. Zatem widać, że spółdzielnia, której prezesem jest Mirosław Kacianowski, do swojej działalności gospodarczej nie wykorzystuje mienia gminy Złocieniec. Należy zauważyć, że spółdzielnia zarządza nieruchomością w postaci działki gruntu 268/4, na której znajduje się budynek mieszkalny przy ulicy Mickiewicza 20 w Złocieńcu, która to nieruchomość jest własnością spółdzielni mieszkaniowej Postęp. Gminie przysługuje jedynie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które jest ograniczonym prawem rzeczowym do lokalu, który znajduje się na wspomnianej nieruchomości, które to prawo jest bezpośrednio i wyłącznie wykorzystywane przez gminę. Po stronie aktywów, które przysługuje gminie, znajduje się jedynie wyżej wskazane ograniczone prawo rzeczowe. Prawo to nigdy nie znajdowało się w zarządzie powierzonym nawet na mocy umowy zlecenia spółdzielni. Spółdzielnia nie korzysta z lokalu, nie zarządza nim i nie wykorzystuje w swojej działalności. Spółdzielnia do swojej działalności gospodarczej wykorzystuje jedynie takie mienie, które nie stanowi mienia komunalnego. Zatem językowa wykładnia wyżej cytowanego przepisu, która to metoda wykładni ma pierwszeństwo, jeżeli chodzi o wykładnię przepisu prawa publicznego, wskazuje, że zarzuty podnoszone w piśmie mieszkańca Złocieńca są bezpodstawne. Zaprezentowanym w niniejszym piśmie poglądem przemawia również wykładnia funkcjonalna. Należy podkreślić, że działalność spółdzielni mieszkaniowej nie jest typową działalnością gospodarczą, której celem jest maksymalizacja zysku. Celem działalności spółdzielni mieszkaniowej jest racjonalne zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, które ma na celu racjonalną minimalizację kosztów ich utrzymania przy jednoczesnym zachowaniu substancji budynku w odpowiednim stanie. Zasady gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi są ściśle określone przepisami rangi ustawowej. Spółdzielnia nie może w sposób dowolny kształtować tych dochodów z gospodarki mieszkaniowej i w sposób dowolny nimi dysponować. Niewątpliwie ogranicza to ryzyko konfliktu interesów w sytuacji, gdy gmina korzysta z lokalów spółdzielni. Nie ma zatem tutaj ryzyka konfliktu interesów, któremu ma zapobiegać artykuł 24f ust. 1 powołanej ustawy. Celem tego przepisu jest to, aby radny nie wykorzystywał swojej pozycji w celu uzyskania korzyści na rzecz swojej działalności lub działalności podmiotu, który reprezentuje, uzyskując preferencyjne warunki do korzystania z mienia gminy i w ten sposób przyczyniać korzyści sobie lub podmiotowi, którym zarządza. Jak wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, ratio komentowanego przepisu doskonale oddaje pogląd, że jego celem jest nie tylko ograniczenie niekorzystnej dla jednostki samorządu terytorialnego działalności radnych, ale przede wszystkim ochrona ich niezależności przed naciskami organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2010 roku, niepublikowany. Rzewecka Gil, Agnieszka, samorząd gminny, komentarz do przepisów o charakterze antykorupcyjnym. Opublikowano w Lex łamane na 2015 rok. W orzecznictwie sądów administracyjnych wyraźnie kształtuje się linia orzecznicza, która wskazuje na to, że jedynie gdy dany podmiot korzysta w taki lub inny sposób z mienia, głównie własności gminy, aktualizuje się zakaz artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przykładowo uznano, że nie może być radnym prezes spółdzielni, która dzierżawi nieruchomość stanowiącą własność gminy. I tutaj są podane
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2013 roku, podobnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 sierpnia 2012 roku i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 marca 2013 roku. Należy tu mieć na względzie fakt definicji mienia komunalnego gminy, którym jest zgodnie z artykułem 43 ustawy o samorządzie gminnym własność i inne prawa majątkowe w rozumieniu prawa cywilnego należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorców. W sytuacji spółdzielni mieszkaniowej Postęp nie korzysta ona z mienia gminy i nie uzyskuje żadnych korzyści kosztem mienia gminy. Należy podkreślić, że gmina nie posiada żadnego prawa podmiotowego, które jednocześnie wchodziłoby w skład mienia komunalnego gminy i było wykorzystywane w działalności spółdzielni mieszkaniowej Postęp. W tym stanie rzeczy należy uznać, że w niniejszej sprawie nie zachodzą podstawy do wygaszania mandatu radnego Mirosława Kacianowskiego. W dniu 14 września 2017 roku Rada Miejska w Złocieńcu podczas 38. sesji Rady Miejskiej zapoznała się z wyżej wymienioną dokumentacją, a Komisja Organizacyjna Rady Miejskiej w Złocieńcu po szczegółowej analizie sprawy przygotowała projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu. Szczegółowa analiza stanu faktycznego oraz prawnego prowadzi do wniosku, że radny Mirosław Kacianowski nie złamał zakazu wynikającego z artykułu 24f ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wobec powyższych okoliczności Rada Miejska w Złocieńcu stwierdza brak podstaw do wygaszania mandatu radnego Mirosława Kacianowskiego. Czy są jakieś pytania dotyczące projektu? Czy może chciałby się odnieść pan? Proszę, jedną rzecz się zapytać. Dla mnie jest trochę dziwne. Gmina kupiła, wydała 40 parę tysięcy. Gdzie to się podziało? Nie ma ani mieszkania komunalnego, ani to jest środek trwały. Gdzie? Wisi to w powietrzu? Gdzie to w ogóle jest? W którym miejscu? Proszę, czy chciałby się pan stosować? Proszę? Ja pytam się, gdzie jest w finansach naszej gminy. Proszę, pan Mirosław Kacianowski. Jeżeli chodzi o finanse gminy, to myślę, że na to pytanie odpowie pani skarbnik. Ja sobie nie przypominam takiej sprawy, dlatego nie jestem, nie wiem, chciałabym chyba sięgnąć do tego 2003 roku, jeżeli taka operacja była w ogóle. Już pani odpowiadam. Nie możesz tu być w aktywach gminy, dlatego że jest w aktywach spółdzielni. Spółdzielnia jest właścicielem. Tak, ja mówię oczywiście. Gdzie jest? O wydatku, czy taka operacja była dokonywana, tak finansowo? Jest, aby to miało. Ale ja nie pamiętam. To był rok 2000, albo nie pamiętam. A nie mam tego na mieniu, tak oczywiście, bo nie mam prawa mieć tego na mieniu. Dokładnie. Mam prawo nie pamiętać. To jest 17 lat. Pamiętam, ale tego nie pamiętam. Chciałbym zwrócić uwagę, że gdyby to było nieprawidłowe, to w przeciągu tych prawie że 18 lat było kilka kontroli zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Najwyższej Izby Kontroli i ten fakt byłby odnotowany jako nieprawidłowość. Nie było czegoś takiego do dnia dzisiejszego. Ale ja nie mówię o nieprawidłowości, po prostu gdzie to jest? No wydano pieniądze dla mnie, jeżeli wydano, no dziś muszę je umiejscowić, one gdzieś muszą być. No tak sobie wydano i gdzie? Kto był radny przed? Nie, nie do nas, ja to się nie było wiadomo, że będzie ta dyskusja na temat, może to być. Dla mnie to wydało pieniądze i nie wiadomo, kto wydał, jest arbitralny, wydano pieniądze i nie ma. No dobrze, ale gdzie ono jest w tym? Nie czy odbywałem, nie zmieni komunalnym, no to czy?
gdzie to zaksięgowane, nie mam zielonego pojęcia, nie odpowiadam za księgi gminy. Ja wiem, że jest to prawo, jest ten majątek wykazany w księgach spółdzielni mieszkaniowej, dlatego że jest spółdzielnia właścicielem. Bardzo proszę, panie mecenasie, czy chciałby pan stosunkować się do tego problemu? Nieporozumienie jest, nastąpiło u pani radna, tutaj może tu jest problem z innego punktu widzenia rozpatrywany jest z punktu widzenia zakazu zakazu pełnienia przez radnego swojej funkcji w sytuacji, gdy zarządza działalnością przy wykorzystaniu mienia gminy, tak? I to nie jest tak, że gmina kupiła coś, zapłaciła za coś, czego nie ma. Ma nadal prawo, ograniczone prawo rzeczowe, które też ma swoją wartość, tak? I ono i korzysta z tego prawa. I to nie jest coś, co zniknęło. Bardzo wiele osób prywatnych ma tylko prawa ograniczone rzeczowe spółdzielców, tak? Wielu z nas mieszkało w spółdzielni i przez lata mieszkało w lokalach, które są tylko na podstawie ograniczonego prawa rzeczowego, tak? Nie było formalnie właścicielami, ale to prawo bardzo zbliżone jest do własności, tak? Bardzo własności, ale jednak z punktu widzenia prawa administracyjnego, z tego punktu widzenia przepisu, który zabrania korzystać z mienia, no ma istotne znaczenie różnica między własnością a ograniczonym prawem rzeczowym, tak? Bo wtedy gmina nie ma własności nieruchomości wspólnej, nie ma własności lokalu, ale korzysta z tego lokalu prawie tak samo jak właściciel, tak? Że to nie zniknęło to prawo. Z punktu widzenia ujęcia tego księgowo, tak? Czy to jest środek trwały, czy on powinien być gdzieś ujęty, czy już jest zamortyzowany, to już bardziej jest kwestia księgowych niż będzie tutaj prawdopodobnie. Nie, tutaj nic nie zniknęło. Czy są jeszcze jakieś pytania? Państwa radny klub z wnioskodawca, tak? Zgłasza się, bardzo proszę, pan Jan Rudy. Tadeusz, proszę. Pan Tadeusz Koźma, przepraszam. Ja mam pytanie, pani przewodnicząca. Jeżeli, czy zostało, to może do pana przewodniczącego, w 2007 roku prawo o spółdzielniach mieszkaniowych, tak, z których prowadził PiS. Tam było prawo prywatne, tak, właściciel otrzymywał za przysłowioną złotówkę. Czy to było z automatu szło, czy na wniosek lokatora? To jest pierwsze pytanie do pana, jeżeli mogę się zapytać. 2007 rok. Jest to prawo do wyodrębnienia pełnej własności, a nie obowiązek. Jeżeli wnioskodawca z takim wnioskiem by wystąpił, ustalilibyśmy termin notariusza i to prawo zostałoby po pierwsze wyodrębnione, a następnie przeniesione na gminę. Gmina nie występowała z czymś takim. I to nie jest nawet za złotówkę, to byłoby to praktycznie za darmo, dlatego że jest to własnościowe prawo do lokalu. Koszty byłyby tylko i wyłącznie sporządzenia aktu notarialnego. Zresztą gmina do dnia dzisiejszego ma prawo coś takiego zrobić. Za przysłowioną złotówkę to dotyczyło lokatorskiego prawa do lokalu. Tam trzeba by było po prostu uzupełnić tę część umorzoną przez budżet państwa i odprowadzić to do banku, ale w wysokości nominalnej. A więc jeżeli ktoś na przykład miał umorzony kredyt przez budżet państwa w latach, na początku lat 80. albo jeszcze nawet 70. w nominale, to wiemy, przecież w tym okresie była potężna inflacja i z tych wielkich wówczas pieniędzy, no, stało się to pieniędzmi praktycznie symbolicznymi, dlatego ta symboliczna złotówka. Jeszcze panie przewodniczący, jeżeli mogę, już przy głosie jestem, czy te 2 hektary, które gmina dzierżawi od miasta, czy też jakieś będą problemy w najbliższym nie czasie? Nie, gmina dzierżawi od miasta. Przepraszam, spółdzielnia.
spółdzielnia niedzierżawniczego miasta. Rozumiem. Czy ktoś pensa radnych ma jeszcze? Pytanie jeszcze, jeżeli mogę, do włodarzy miasta. Czy ten lokal jest potrzebny gminie, czy w najbliższym czasie coś zostanie w tym zakresie zrobione, bo to już minęło w marcu 16 lat. I tak to wisi między tu a tu. Co dalej z tym faktem robić? Dziękuję, skończyłem. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie tego lokalu. Też byliśmy w pewnym sensie zaskoczeni takim zjawiskiem. Mogę ostatnie pytanie? Tak, bardzo proszę. Do pani prawnik. Od dawien czasu nie widziałam pani podpisu na uchwałę. Czy coś się zmieniło? Komisji organizacyjnej. Może będzie głosować bez mikrofonu. Proszę Państwa, ja opiniuję te uchwały, które i te akty, które są mi przedkładane. Tutaj pan burmistrz widocznie uznał, że skoro jest opinia innego mecenasa, no to nie potrzeba opinii już mojej, tak? Ja nie opiniowałam tej sprawy i to, skoro tam nie ma mojego podpisu, to ja po prostu tego w ogóle nie opiniowałam. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani radna Kozak. W związku z tym, pani mecenas, pani reprezentuje urząd, pan Leszczałowski reprezentuje pana Kaczanowskiego. Leszczałowski reprezentuje pana Kaczanowskiego. Więc no, normalne jest, jeżeli mnie reprezentuje jakiś prawnik, no niech by spróbował napisać coś przeciwko mnie. No przecież po to go wynajęłam, żeby mi... I dlatego też druga opinia prawnika, ja nie mówię, że to jest sprzeczna. Nie, od razu nie zarzucam, że coś tam... Ale druga opinia prawnika, który jest tak jakby z drugiej strony, który nie reprezentuje pana Kaczanowskiego, reprezentuje gminę, to bym chciała właśnie usłyszeć taką opinię prawną. Ja się zapytam, czy państwo zwróciliście się o taką opinię do pana burmistrza, a pan burmistrz by mi to zlecił. Ja nic o takiej sytuacji nie wiem. Ja sądziłam, że każda uchwała powinna być oceniana przez prawnika. No nie wiem, dla mnie to się tak wydaje, że powinna być. To może pani radny się tak wydaje. Organizowałam organizację pracy w urzędzie, odpowiada pan burmistrz. Pan burmistrz jest moim przełożonym i w zakresie moich obowiązków jest opiniowanie tych aktów, które są mi przedłożone, a prócz tego aktu mi nikt nie przedłożył. Jeszcze muszę państwu wyjaśnić, że radca prawny, gdyby uważał, że może nie być obiektywny, tak, i może się narazić na zarzuty państwa, że właśnie jest zaangażowany może jakoś, tak, tu jest jakiś konflikt interesu. Państwo różnie postrzegacie tutaj moją rolę. Raz państwo twierdzicie, że ja jestem pracownikiem urzędu. Zgodnie z przepisami moim bezpośrednim przełożonym jest wprost pan burmistrz. Z drugiej strony często słyszałam też takie rzeczy, że tu ja jestem z biurem rady jakoś szczególnie związana, co nie polega na prawdzie. I stąd, gdybym miała zapewniać taką uchwałę, nawet bym chyba skorzystała z prawa wyłączenia się od tego, żeby właśnie nie narazić się na zarzut stronniczości. Bo ja muszę być bezstronna. I dlatego mam taki komfort działania, że w tym wypadku pan burmistrz po prostu w ogóle nie uznał za celowe przedłużenie mi tej uchwały. Poza tym państwo również się o to nie zwracaliście. Nikt się nie zwracał. A teraz proszę nie oczekiwać, że ja w 5 minut albo w 2 minuty zajmę stanowisko. Pani mecenas, to może przypomnę pani zdanie na komisji organizacyjnej. Pomogę wam zrobić uchwałę, ale nie będę ją opiniować. A czy pani wtedy, jak ja to powiedziałam, powiedziała, no ale chcielibyśmy jednak, prosimy, żeby pani to zrobiła, albo może to zrobić? Nie, myślałam, że to z urzędu jest. A przepraszam, panie przewodniczący, pomyliłem się odnośnie dzierżawy, ale spółdzielnia w wieczystym użytkowaniu ma te 2 hektary, tak? Czy coś się zmieniło od 14 marca 2017? To są 2 różne pojęcia, dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów. Oczywiście spółdzielnia posiada wieczyste użytkowanie gruntów, ale jeżeli ten temat jest poruszany, to ja może pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie sądu. Akurat też tym tematem zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
numer sprawy 3SA/LW2/08 z 31 stycznia 2008 roku. Tylko, że pozwolę sobie przeczytać, co na ten temat mówi Wojewódzki Sąd Administracyjny. W myśl artykułu 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Wykorzystywanie mienia komunalnego polega natomiast w szczególności na faktycznym władaniu tym mieniem przez posiadacza samoistnego, w nawiasie właściciela, lub posiadacza zależnego, w nawiasie użytkownika, najemcę, dzierżawcę lub osobę mającą inne prawo, z którym łączą się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Koniec nawiasu. I pobieraniu z tego, z niego bezpośrednich lub pośrednich pożytków i innych przychodów. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Wydziału Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2003 roku, sygnatura akt SA/RZ/1169/03, sąd uznał, że użytkowanie wieczyste stanowi samodzielny tytuł do korzystania z nieruchomości, nie stanowi więc wykorzystywania mienia komunalnego w rozumieniu artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym. A więc jest to odpowiedź na to pytanie, ale pozwolę sobie rozwinąć jeszcze ten temat. Ratio legis zakazu ustanowionego w wyżej wymienionym artykule 24f ust. 1 jest przeciwdziałanie sytuacjom, które mogą stwarzać pokusę nadużywania zajmowanego stanowiska publicznego, występowania tzw. konfliktu interesów. Chodzi również o wyeliminowanie sytuacji mogących stanowić pod znakiem zapytania osobistą bezstronność czy uczciwość osób publicznych, podważać autorytet konstytucyjnych organów państwa i osłabiać zaufanie wyborców oraz opinii publicznej do ich prawidłowego funkcjonowania. W ocenie sądu natomiast oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi wykorzystania mienia komunalnego w rozumieniu przepisów artykułu 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W doktrynie i orzecznictwie sądów powszechnie akceptowany jest pogląd, że wieczyste użytkowanie zostało ukształtowane jako instytucja pośrednia między prawną kategorią własności a kategorią praw rzeczowych ograniczonych, co do której w wypadkach nieuregulowanych w artykułach 232 do 243 Kodeksu Cywilnego oraz w umowie o oddaniu gruntu wieczyste użytkowanie należy posługiwać się analogią przede wszystkim do przepisów zawartych w dziale drugim tytułu pierwszego księgi drugiej Kodeksu Cywilnego dotyczących treści i wykonywania własności. Zgodnie z artykułem 233 Kodeksu Cywilnego w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, może też w tych samych granicach swoim prawem rozporządzać. Definicja ta jest niemalże powtórzeniem definicji własności zawartej w artykule 140 Kodeksu Cywilnego. Użytkownikowi wieczystemu przysługują, podobnie jak właścicielowi, uprawnienia do wyłącznego korzystania z nieruchomości oraz rozporządzenie tym prawem. Uprawnienia do wyłącznego korzystania z gruntu jest skuteczne erga omnes, także wobec właściciela w granicach wynikających z umowy, z ustawy i umowy o ustanowieniu użytkowania wieczystego. Budynki wzniesione na gruncie oddane wieczyste użytkowanie z chwilą ich wybudowania bądź przeniesienia ich własności w umowie ustanawiającej użytkowanie wieczyste gruntu stają się własnością wieczystego użytkownika. Właściciel gruntu nie może własnością budynków rozporządzać, zanim nie stanie się ich właścicielem. I tutaj powołują się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2005 roku, sygnatura akt rzymskie 2 OSK 377/05. Jest to też wyrok niepublikowany. Jakkolwiek więc prawo wieczystego użytkowania jest prawem na rzeczy cudzej,
to wieczysty użytkownik, korzystając z nieruchomości oddanej mu wieczyste użytkowanie, wykonuje własne prawa podmiotowe w odniesieniu do tej instytucji prawa cywilnego. Jak już wyżej stwierdzono, pośrednio między prawną kategorią własności a kategorią praw rzeczowych ograniczonych. W świetle okoliczności oddania spółdzielni mieszkaniowej gruntów w użytkowanie wieczyste jest prawnie obojętna dla oceny spełnienia przesłanek z artykułu 24f ust. 1 cytowanej ustawy o samorządzie gminnym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw 2000 roku nr 46, pozycja 543 ze zmianami. Zgodnie bowiem z przepisem artykułu 4 punkt 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami zasób nieruchomości stanowią nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa nieoddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd, a także nieobciążone prawem użytkowania. Jeżeli jest więc oczywiste, że grunty, które zostały oddane spółdzielni mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste, nie stanowią gminnego zasobu nieruchomości w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy. Ubocznie należy podnieść, że powyższy kierunek wykładni przyjęty został także przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 6 listopada 2003 roku, sygnatura akt S.A. łamany przez RZ 1169 przez 03 stwierdził, że nieruchomość stanowiąca własność gminy, a obciążona użytkowaniem wieczystym nie jest objęta hipotezą artykułu 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Skoro bowiem użytkowanie wieczyste stanowi samodzielny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, zatem nie jest to korzystanie z mienia komunalnego gminy w rozumieniu tego przepisu. Jest to również wyrok niepublikowany. Podobny pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lipca 2005 roku, sygnatura akt OSK 1738, łamany przez 04, wyrok niepublikowany i w cytowanym już wyroku z dnia 29 grudnia 2005 roku. A więc tutaj mamy do czynienia z trzema wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Podobne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, które ewentualnie mogły tę sprawę dalej rozpatrywać, jeżeli Państwo wygasicie mój mandat. Dlatego też ja, owszem, miałem wcześniej też wątpliwości, dlatego nie startowałem wcześniej w wyborach, ale po ukazaniu się właśnie tych wyroków miałem prawidłowy już wykładnię prawa, że mogę ubiegać się o mandat radnego. Dlatego dopiero od roku 2006, czyli już po opublikowaniu tych wyroków, startowałem w wyborach do Rady Miejskiej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytanie? Czy Pan wnioskodawca chciałby zabrać głos? Proszę. Pan Jan Rudy. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Ja Radzie zadałem pytanie, ja nie skarżę nikogo, tylko zadałem pytanie, ponieważ z chwilą, kiedy dowiedziałem się o tym, że taka sytuacja istnieje, powstała u mnie wątpliwość co do sytuacji, jaka jest w naszej Radzie. Więc tą wątpliwość chyba mam prawo, jako mieszkaniec miasta, wyjaśnić. Ja nie oskarżam nikogo o złamanie prawa, tylko zadaję jasne pytanie, czy zgodnie z posiadaną moją wiedzą jest to zgodne z prawem, prawda? I każdy z mieszkańców ma prawo zadać jakiekolwiek pytanie słuszne w swojej sprawie, której dałem jakąś informację, prawda? W związku z tym, że dużo lat przepracowałem w finansach, więc moja wiedza opiera się przede wszystkim na tych finansach. Dlatego też skorzystałem z ustawy o rachunkowości,
która definiuje odpowiednie pojęcia. I tu Państwu przedstawię artykuł 3 ustawy o rachunkowości. Mówi, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach trwałych, rozumie się przez to, w zastrzeżeniu punktu 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, o czym Państwo przed chwilą jeszcze rozmawiali, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, to co ja dopytuję, oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, czyli co się wiąże z lokalem mieszkalnym, użytkowym, czyli ewentualnie jakieś tam garaże, piwnice, czy inne rzeczy, prawda? No i to jest dalszy wykaz to. I tu mi powstała ta wątpliwość, co do tego punktu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowi środek trwały. Jeśli stanowi to środek trwały, jest to aktywem właściciela, prawda? Jest to majątkiem właściciela, czyli wykazywany w sprawozdaniu finansowym po stronie aktywów. Innej możliwości nie ma tego. I jeśli jest to majątkiem, a zarządza tym kto inny, moim zdaniem jest wątpliwość co do tego, prawda? Podobne zdanie korzysta, między innymi opracował go Jerzy Gierusz, jest to profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik katedry rachunkowości. I on również definiuje spółdzielcze, tylko o to pojęcie chodzi, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego stanowią środki trwałe, jeżeli przewidywany okres ich wykorzystania jest dłuższy niż rok, a przeznaczone są one na potrzeby jednostki, czyli gminy, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli do mieszkania, lub do oddania do użytkowania na podstawie stosownej umowy, najmniej żadnej tego. Także według mnie jest to środek trwały, który powinien być aktywem. A jak jest faktycznie, ma właściciela. To jest ta sprawa. Ta sprawa. Teraz. Jeśli chodzi o majątek gminy i ten punkt, 2 hektary w użytkowaniu wieczystym. Ja się zgadzam z tym, co tutaj pan Kadzianowski czytał, że ta opinia sądu jest taka. Tylko znowu mam wątpliwość, czy to wieczyste użytkowanie tych gruntów nie dotyczy terenów, gruntów oddanych pod zabudowę mieszkalną, czy ogółem. Bo mamy 2 rodzaje w przypadku spółdzielni. Spółdzielnia pod budynkami mieszkalnymi uwłaściła się, prawda? Ma własność, jest właścicielem tych gruntów pod budynkami mieszkalnymi. Natomiast te prawo wieczystego użytkowania są to grunty, gdzie spółdzielnia prowadzi działalność komercyjną. Komercyjną. I że tutaj pojęcie tego nie rozdziela właśnie, ustawa nie rozdziela tego, bo nie mam dojścia do ustawy w tej chwili. Trudno powiedzieć, bo trochę zaskoczyło mnie to. Bo ja rozumiem, bo potrzeby mieszkaniowe, jeśli są to tereny wieczyste użytkowane, zgoda. Natomiast jeśli wieczyste użytkowanie znajdują się obiekty czy inne rzeczy, z których spółdzielnia działa komercyjnie, czyli wydzierżawia, wynajmuje i ma z tego tytułu pożytki, czy to prawo również tak samo działa?
Także mam tutaj te dwie wątpliwości. Myślę, że odpowiednio miarę te sprawy wyjaśnił i ja będę bardzo zadowolony. Czy to państwo wyjaśnicie, czy organ nadzoru wojewody wyjaśni. Dostałem pismo od wojewody, że się zajęli tematem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan przewodniczący chce odpowiedzieć. Bardzo proszę. I nie będę się wypowiadał na temat, gdzie gmina to ujęła, czy w środkach trwały, czy nie. Nie odpowiadam za księgi gminy. Natomiast jeżeli chodzi o księgi spółdzielni, to mogę powiedzieć, że jest to majątek spółdzielni do momentu, kiedy nie zostanie wyodrębniona pełna własność. I tutaj mówimy o dwóch sprawach. O własności i o prawie, ograniczonym prawie rzeczowym. I śmiem twierdzić i twierdzę, że spółdzielnia tym prawem nie zarządza. Tym prawem zarządza gmina poprzez ustanowionego pełnomocnika, a mianowicie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. To Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza tym prawem. To Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wskazuje, kto może tam mieszkać, na jakich zasadach, jak długo i jakie wynosi opłaty. Nie spółdzielnia. Podkreślam, to jest ograniczone prawo rzeczowe, które również ma swoją wartość. I tego nie kwestionuję. Natomiast nie jest własnością, którą gmina, którą spółdzielnia zarządza na imieniu gminy. Spółdzielnia nie zarządza tym prawem. Tym prawem zarządza gmina poprzez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Ustosunkowując się do pańskiej wątpliwości, jeżeli chodzi o wieczyste użytkowanie gruntów. Pan chyba nie dokładnie może wsłuchał się w to, co odczytałem. Tutaj sąd nie rozdziela, czy jest to użytkowanie wieczyste gruntów oddanych pod jakąś zabudowę. Mówi się ogólnie, gdyby sąd chciał to rozróżnić, na pewno by to zrobił. Natomiast skoro sąd nie rozdziela tego, tylko odnosi się ogólnie do tego prawa, mówiąc, że jest to prawo własności, które jest również w naszych księgach, to należy to tak rozumieć, jak to rozumie sąd, to naczelny sąd administracyjny w trzech wyrokach. Także tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli już to byłoby słowo. Bardzo proszę. Ja rozumiem, co pan mówi, co pan czytał i wiem, o co chodzi. Mam taką wątpliwość, prawda? Tego są odpowiednie organa, żeby to rozstrzygły. Natomiast jeśli chodzi o samo zarządzanie tym lokalem, mówimy o tej własności do lokalu tego spółdzielczego, rozumiem też to w ten sposób, że gmina administruje poprzez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast spółdzielnia zarządza poprzez rozliczanie energii wspólnej, energii indywidualnej, czy tam są indywidualne liczniki, ale jak na przykład ciepła i innych rzeczy, prawda? Bo spotkałem w dokumentach faktury, no, różne decyzje, właśnie podpisane w tym temacie zarządzania konkretnie, czy to energią, czy ciepłem, czy innymi rzeczami, podpisanymi przez pana prezesa spółdzielni Mirosława Kaczorowskiego. Dlatego powstały takie wątpliwości. Dziękuję. Ja też panu odpowiem na pytanie. Spółdzielnia zarządza częściami wspólnymi, a mianowicie częścią wspólną jest chociażby system centralnego ogrzewania, dachy, energia elektryczna, nie w mieszkaniu, tylko na klatce schodowej i tak dalej. A więc spółdzielnia zarządza częściami wspólnymi i w związku z tym, że spółdzielnia ponosi koszty, a każdy właściciel, czy to spółdzielczych praw do lokalu, czy posiadający odrębną własność, musi partycypować w kosztach, a więc to jest rozliczanie mediów i kosztów, a nie zarządzanie. Zarządza tym lokalem, podkreślam po raz kolejny, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Spółdzielnia do tego nie ma jakichkolwiek praw i nie ruszymy sobie tego typu praw. Nie decydujemy nic o tym lokalu. Kompletnie nic. Czy to już wystarczające wyjaśnienia, czy jeszcze są jakieś pytania?
Nie widzę, więc pozwólcie Państwo, że przed głosowaniem odczytam projekt uchwały nr 39 na 2017 rok na druku nr 447 w sprawie odmowy stwierdzenia uchwała w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu. Na podstawie artykułu 383, paragraf 1, punkt 5 i paragraf 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy, Dziennik Urzędowy, Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 15, pozycja 1089, w związku z artykułem 24 F ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 446, pozycja 1579 i pozycja 1948 z 2017 roku, pozycja 730, pozycja 935. Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złocieńcu Mirosława Kacianowskiego w związku z brakiem przesłanek do wygaszenia mandatu radnego w trybie artykułu 383, paragraf 1, punkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy, w związku z artykułem 24f, ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały, został przedtem odczytany. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku nr 447? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Troje radnych, pan Koźma, pan Buca i pani Kozak wstrzymali się. Dziękuję. Ustawa została przyjęta. Uchwała, przepraszam, została przyjęta. Dziękuję. Przekazuję dalsze prowadzenie sesji panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, następnej uchwały. Uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacyńskiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury. Techniczny druk nr 450. Bardzo proszę pana Damiana Świercza o wprowadzenie do uchwały. Szanowni Państwo, jak już na początku mówiłem, przedmiotowa uchwała jest wynikiem zmian przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. To jest zmiany konkretnie przepisu 98a ustęp 1. Na początku wyjaśniłem bardziej szczegółowo, tak że jeżeli są pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pani Grażyna Buczek, proszę bardzo. Natomiast nie wiem, jaki jest komentarz. Proszę Państwa, w miesiącu październiku przewidziany jest punkt związany z podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu. I tutaj to będzie wtedy podjęta ta decyzja, bo tam będą określone już te praktycznie zasady, tak, wypłaty diet dla sołtysów. A więc generalnie mamy jeszcze trochę czasu, żeby się zastanowić. Natomiast tutaj problem jest w tym, że należałoby przyjąć pewne wytyczne co do tworzenia budżetu już, tak, bo
jeżeli będzie przyjęta stawka 600 zł miesięcznie, wówczas będzie to obciążenie budżetu w granicach chyba 50 tysięcy złotych, tak w skali roku. Natomiast jeżeli mniej, no to będzie relatywnie mniej. I ja bym zaproponował, żeby te wytyczne do tworzenia budżetu przyjąć w tej maksymalnej kwocie, czyli 600 zł, co nie przesądza, że tyle będzie, tak? Ile będzie, to zadecydujemy w październiku. Natomiast z ostrożności związanej z planowaniem budżetu lepiej zaplanować więcej niż za mało. Mam taką propozycję. Tak, proszę bardzo. Chciałam zapytać, czy pan Patryczny, tak, wiesz, że będzie wiatyk, nie wiecie, tak? Nie wiem. Tylko sami są tysiące. Czy przewodniczący osiedla również? Jak mam to rozumieć właśnie? No i słyszałem, że pan przetarł sołtysem, ale może to nie odnosić się do tego tematu. Sołtys osiedla, dobrze. Proszę Państwa. O tym zadecydujemy w październiku przy zmianie statutu, tak? Czy to potraktujemy też funkcję przewodniczącego, tak? Tylko on kiwa głową, że nie, ale będzie czas w październiku na podjęcie tego typu decyzji. Proszę bardzo, pani Elżbieta Frankowska. To jeszcze ja, już była mowa, panie burmistrzu, odnośnie zbliżających się święta zmarłych ze strony pani Grażyny, ale odnośnie parkingów, ja bym może taką drobnostkę i niedrobnostkę, bo świadczy to estetycznych jednak wyglądzie. Chodzi mi o odmalowanie bram wjazdowych na cmentarz, bo one są naprawdę w takim brzydkim, tragicznym stanie, goście przyjeżdżają i tak to wygląda, a także uzupełnienie bruku przy lapidarium, bo jednak tam też chuligani po prostu bawią się tym brukiem i wyrywają. Tak. No bo już nie wspomnę o rzeźbach, bo one są też nieraz zdewastowane, ale tam może z czasem, nie wiem, czy to artyści naprawiają, czy jeżeli da radę cokolwiek zrobić. A proszę zabrać. Dobrze, dziękuję. Jak już tak kontynuujemy związane to najbliższe święto zmarłych, to ja też mam jeszcze tutaj taką prośbę, ale może nie tyle do święta, jeżeli chodzi o święto zmarłych, ale związane z osobami, które umierają. Chodzi o tą tablicę ogłoszeń na Bohateru Warszawy, tam gdzie się wiesza nekrologii. W tej chwili bardzo źle wygląda ta pleksa, ona jest tak już w tej chwili zniszczona, że praktycznie ludzie się skarżą, że nie wszystko widać. Nie każdy nekrolog można przeczytać. I chodzi o uporządkowanie tej tablicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kontynuując temat święta zmarłych, chociaż mamy wrzesień, to pozwolę sobie przeczytać też zawiadomienie, które otrzymaliśmy z parafii rzymskokatolickiej, podpisane przez księdza proboszcza Wiesława Matejko. Zawiadomienie informuje, że w dniach 1-2 listopada 2017 roku na cmentarzu komunalnym w Złocieńcu Caritas Parafialna Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złocieńcu w ramach diecezjalnej akcji Zapałka nie ogrzeje będzie prowadziła zbiórkę pieniędzy na zakup upału dla najbiedniejszych mieszkańców naszej parafii. Skoro już jestem przy głosie, to może przeczytam wszystkie te pisma, które wpłynęły do biura rady. Pismo skierowane do przewodniczących rad miast, rad gmin, od członka zarządu województwa zachodniopomorskiego, pana Ryszarda Mićko. Na podstawie artykułu 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody przesyłam celem uzgodnienia projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały nr 32/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania przedmiotowego projektu uchwały zostanie uznany stosownie do uregulowania artykułu 23 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody za uzgodnienie projektu. Czy pan burmistrz chciałby parę słów na ten temat? Nie chcę. To nie.
czy Państwo macie jakieś w związku z tym pytania do tego pisma? Tak, tutaj jest, dokładnie, tutaj jest uchwała, jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, także osoby zainteresowane tym tematem wiedzą, gdzie szukać tego pisma i tych dokumentów. Też wpłynęło pismo od pana Jana Bednarskiego z Jaźwierzyna. Sprawa dotyczy gospodarowania funduszem sołeckim wsi Warmiłek. Jestem wieloletnim mieszkańcem wsi. Uważam, iż o wydatkowaniu funduszu sołeckiego powinni decydować mieszkańcy wsi, członkowie Rady Sołeckiej, a nie sam sołtys, pan Mirosław Żurek. Na zebraniu Rady Sołeckiej pan sołtys jednoosobowo zdecydował o wybudowaniu we wsi Warniłek wiaty obok remizy Straży Pożarnej. Sołtys nie pyta mieszkańców Męcidołu oraz Małego Boru oraz Jadźwierzyna o zdanie. O wszystkim decydują jedynie sołtys oraz mieszkańcy samego Warniłek. Na ostatnim zebraniu sołtys powiedział, cytuję, mamy parę złotych, to postawimy gryla i wiatę. Chciałbym się dowiedzieć, co się stało z wcześniej wybudowanym murowanym grillem oraz wiatą. Ostatnio, jak widziałem, wiata i grill był w bardzo dobrym stanie technicznym. Sołtys wiatę buduje przy remizie blisko swojego domu. Wiadomo mi, że Straż Pożarna ma swój budżet i jest w stanie wybudować sobie wiatę. Mamy dostęp, ale nie mamy drogi do jeziora. Uważam, iż jest wiele ważniejszych prac do wykonania, a nie budowa wiaty dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Nasze wyżej wymienione kolonie nie są brane pod uwagę, pomimo iż płacimy wysokie podatki. Wnioskuję, aby rozliczyć sołtysa z działalności oraz z gospodarowania funduszem sołeckim za ostatnie lata przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Wnioskuję o wydzielenie z funduszu sołectwa Warniłek pół pieniędzy na kolonie Męcidu oraz Jadwiżyn oraz Mały Bór. Zwracam się szacunek mieszkańc kolonii Jadwiżyn i Jan Bednarski. Z tego co pamiętam, to Komisja Rewizyjna w tym roku chyba w styczniu bodajże badała tę sprawę, dlatego też pozwoliłem sobie odpisać panu Bednarskiemu w związku z pismem z dnia 22 września 2017 roku w sprawie gospodarowania funduszem sołeckim wsi Warniłek. Informuje, iż realizacja zadań z funduszu sołeckiego za 2016 rok była tematem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocińcu w miesiącu styczniu bieżącego roku. Komisja Rewizyjna zajmowała się również prawidłowością wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec na sołectwa gminy Złocieniec w 2016 roku, wrześniu, październiku. Powyższe kontrole nie wykazały nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami gminnymi w sołectwie Warniłek. Treść protokołów z wyżej wymienionej kontroli jest dostępna na stronie internetowej gminy. I to jest podana strona internetowa. Informuję ponadto, że pana pismo w części dotyczącej zasad i warunków dotyczących realizacji funduszu sołeckiego zostało zgodnie z kompetencjami skierowane do rozpatrzenia przez burmistrza Złocieńca. Mamy też te pismo mieszkańców Rogu przy ulicy Wielkopolskiej 4-4a, ale myślę, że nie będę już tego czytał, ponieważ temat był przedstawiony, tak, i sprawa jest znana. Wpłynęło jeszcze do nas pismo zachodniopomorskiego. Tak, proszę panie burmistrzu. Dostałem informację, że prąd wrócił. A Wielkopolska. Nie ma. Też nie ma pani Branieckiej, natomiast jeśli umowa pozwoli i uda się wyegzekwować, że za ten okres dostaną mniejsze pieniądze, to po prostu te opłaty podzielimy spośród tych lokatorów, którzy płacą jakby ten uwolniony czynsz. Także tyle jesteśmy w stanie na ten moment zrobić. Skuteczność Rady Miejskiej jest niesamowita. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przesłał nam informację. Przekazanie pisma pani minister, pismo pani minister skierowane do prezydentów, burmistrzów, wójtów w sprawie pracowników socjalnych. Myślę, że też nie będę się tutaj rozwodził na ten temat. To pismo jest dość długie i ważne przeczytać? W skrócie mogę coś przekręcić i pani minister będzie miała pretensje.
Może przeczytam. Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu bieżącego roku przeprowadziło badanie, które miało na celu weryfikację stanu poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej. Badanie zostało bezpośrednio skierowane do ośrodków pomocy społecznej. Analiza wyników otrzymanych w ramach wyżej wymienionego badania wykazała, iż na 2495 ośrodki 1925 spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z proporcją wskazaną w ustawie o pomocy społecznej. Serdecznie Państwu dziękuję za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, których jedną z miar są pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, bowiem to kadra jest najważniejszym narzędziem w pracy z drugą osobą. W pracy ciężkiej, lecz potrzebnej. Niestety w przypadku pozostałych 570 ośrodków wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych pomimo wymogu zawartego w artykule 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej nie został osiągnięty. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby pomoc społeczna była dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych, w tym w tych ośrodkach pomocy społecznej, które tego wymagają. Rozumiem, że sprawa nas w tym momencie nie dotyczy, tak, mam się czym pochwalić, ten wskaźnik został zachowany, dlatego też dalszej części nie będę czytał. Dziękuję. Pani Wanda Becker, bardzo proszę. Są wskazane dwa wskaźniki w zatrudnieniu pracowników socjalnych. Jeden jest ludnościowy. Ten wskaźnik mamy zachowany, mamy odpowiednią ilość pracowników na liczbę mieszkańców. Drugi wskaźnik, który jest jako preferowany i do którego polityka społeczna dąży, to jest 50 rodzin, środowisk na jednego pracownika socjalnego. Ośrodki w swojej polityce dążą do tego drugiego wskaźnika, czyli żeby pracownik nie miał więcej niż 50 środowisk do pracy socjalnej w swoim środowisku. Ale bo pierwsza część tego pisma dotyczy wymogów wskaźników ludnościowych i zachowania, a końcówka pisma dotyczy niskich wynagrodzeń pracowników socjalnych. To bardzo bym prosiła, żeby jeszcze przynajmniej tą końcówkę przeczytać. Tutaj. Kolejną zasadniczą kwestią jest poziom wynagrodzenia. Badanie przeprowadzone wśród ośrodków pomocy społecznej wskazuje, że pobory pracowników socjalnych w regionach są zróżnicowane. Należy pamiętać, że charakter ich pracy bez względu na miejsce jej wykonywania jest jednakowo trudny. Z uwagi na to, że różnice wysokości płac, jakie występują w regionach, powinny być minimalizowane. Ponadto wysokość poborów pracowników socjalnych powinna być podnoszona, dzięki temu bowiem mamy możliwość uznania pracownika, jego zaangażowania w pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wiedzy oraz lat doświadczeń. Rolą pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać. Mam nadzieję, że wzajemnie będziemy się wspierać oraz inspirować, efektem czego powstawać będą nowe i efektywniejsze metody udzielania pomocy tym, którzy potrzebują tego najbardziej. Podpisała minister Elżbieta Rafalska. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan radny, pan prezes, bardzo proszę. Przewodniczący związku. Czy jeszcze jakiegoś tytułu zapomniałem? Nie. Ja może kilka słów, na początku pan burmistrz przedstawił się głosu zgromadzeniem, ale może kilka słów też na temat bieżącej działalności. Gmina Zycieniec jest członkiem, jeden z 10. Na dzień dzisiejszy realizujemy 3 przedsięwzięcia, jak Państwo może wcześniej wspominałem, to jest oczyszczanie rzeków w Czaplinku, oczyszczanie rzeków w Drawsku Pomorskim i to są kwoty po około 20 milionów złotych każda.
gmina Złocieniec jako trzecia będzie też realizowana modernizacja Orzeszcza Wiejskiego na kwotę około 30 milionów. Ta kwota jest zwiększona z tytułu tego, że tu jest zaplanowana na Orzeszczami biogazownia, która będzie również wytwarzała prąd na potrzeby Orzeszcza Wiejskiego, ale również też się przyjmowała osady Szczawinka, tak, które jest zaprojektowane, żeby również Szczawinek miał tą gospodarkę osadową, właściwie też załatwione zgodnie z nowymi normami, które na dzisiejszy obowiązują. Realizujemy również program Natura, gdzie beneficjentem jest zarówno gmina Złocieniec, jeżeli chodzi o deszczówkę i rozdzielenie burzówką i Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Tu jest układ realizacji kilku odcinków w Złocieńcu, jeżeli chodzi o sieć kanalizacji sanitarnej. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po przetargu na 200 oczyszczalni przydomowych, tak zwanych przyzawodowych, gdzie kwota sięga 5 milionów złotych, z tego 50% otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu jako w formie dotacji. Jest to drugi etap, gdzie wcześniej zrealizowaliśmy 136, teraz będzie 200, to będzie już 336. Właściwie oczyszczalnie, które będą zarządzane przez nasz okres 5 lat, aż do upłynięcia tego okresu rynkowym i wtedy właścicielami staną się ci, którzy wyrazili akcję z wybudowania na własnym gruncie i właściwie ponieśli koszt 10% całej wartości. Zachęcam również Złocieniec, dlatego że wiem, że do nas takie wnioski wpływały od zainteresowanych, ale szykujemy się również do trzeciego etapu, aby również wystąpić o środki może do Wojewódzkiego Funduszu na rok 2018. Tak się składa, że akurat w roku 2008 zakładaliśmy związek na Sejminie z końcem tego roku, a początkiem następnego roku mija okres szybko 10 lat. Staraliśmy się podsumować również tą działalność. Zrealizowaliśmy i realizujemy do tej pory inwestycje o wartości ponad 120 milionów złotych. Globalnie przez ten okres, właściwie można powiedzieć, od okresu 2012 roku, bo wniosek składaliśmy pierwszy w 2008. dziewiątym, ale realizację rozpoczęliśmy poprzez nami 2012 roku, także jest to kwota dość znaczna. Nawalny faktycznie ostatnio, które miało miejsce teraz we wtorek, zgromadzenie przyjęło uchwałę odnośnie podwyżki kwoty udziału na jednego mieszkańca z 2 zł na 3 zł, ale ja przypomnę, że od 2008 roku, kiedy związek funkcjonuje, ta stawka w ogóle nie wzrosła, ona była przez te 10 lat właściwie niezmieniana. Stąd też pewne koszty, które nie są kosztami kwalifikowanymi w układzie środków, które otrzymujemy jako refundacja programów powiściowskich, nie są uwzględniane w ramach refundacji. Właściwie dzisiaj podmioty upoważnione ponoszą część tych kosztów w ramach refundacji, ale jakby nie zgadzają się z tym, żeby ponosić te koszty niezwiązane właściwie przy środkach unijnych. Nie ma tego udziału środków unijnych, dlatego że one nie są uwzględniane do rozpatrzenia. W związku z tym można powiedzieć, że ta kwota właściwie przychodu, dochodu naszego się nie zwiększy, ona właściwie pozostaje taka sama, z tym, że te środki będą po prostu w innym obciążeniu. Jeżeli beneficjentem czy podmiotem upoważnionym jest gmina, to właściwie w tym samym środka będzie ponosiła. W układzie odwrotnym, jeżeli beneficjentem jest ZWIK, czy tym podmiotem upoważnionym, a płaci składkę gmina jako członek, no to w tym momencie zyska trochę ZWIK, no ale ZWIKi są 100% kapitału gminy, czyli właściwie to zostaje we wszystkich, można powiedzieć, w środkach gminy. Teraz do końca października składamy jeszcze 3 wnioski dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach regionalnego programu operacyjnego dla Pieszkowa, modernizacja oczyszczalni ścieków i korektory sanitarne do 2 miejscowości, dla Ryska modernizacja oczyszczalni ścieków i dla Węgorzyna jedna miejscowość będzie modernizacja i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i też 2-3 ulice, które pamiętam, w samym Węgorzynie również sieć kanalizacji sanitarnej, modernizacja i budowa sieci wodociągowej, przy modernizacji też sieci deszczowej. Obecnie mamy również kontrolę
jutro się kończy kontrola regionalnej izby obrachunkowej, tradycyjnie już 104 lata, bo poprzedni okres był badany ten właściwie taki jeszcze bez działalności. W tej chwili jutro mamy zakończenie tej kontroli regionalnej izby obrachunkowej. A tyle, byłyby pytania od Państwa, to proszę bardzo dostawać. Dziękuję bardzo, czas na pytania. Proszę Pan Andrzej Herbut. Ja mam pytanie jako do radnego powiatu odnośnie, bo się przewinął tak lekko powierzchownie temat oczyszczania dróg powiatowych. I chodzi o to, że te środki, które są tutaj nam przeznaczane, one są no, trochę znikome i te ulice są sprzątane na różnie. I w związku z tym pytanie jest takie, czy radni ze Złocieńca wnioskowali już jakieś pieniądze do budżetu w powiecie na przyznanie właśnie jakichś pieniążków, środków na utrzymanie dróg powiatowych dla Złocieńca? Chcę powiedzieć tak, że w poprzednim roku, na budżet roku 2017, żeśmy zwracali na to uwagę. Ja przynajmniej też w rozmowach na komisjach budżetu myśmy na ten temat rozmawiali, ale co wniosek jakby nie został rozpatrzony odnośnie zwiększenia dla tych gmin, które te środki jakby mają na zasadzie umowy i pobierają i sami realizują. Po prostu ja nie jestem ani w opozycji, ani nie jestem, ani powiedzmy, że tak powiem, w koalicji. W związku z tym moje możliwości są takie, jakie są. Fakt jest faktem, że na drogi powiatowe, które są realizowane w ramach różnych programów, te środki są przeznaczane naprawdę z roku na rok bardzo duże. Bo jeżeli powiemy, że gmina Czapliniak na przykład realizowała obecnie chyba 3 wnioski czy 4, gmina Kalisz Pomorski i gmina również Drawsko, faktycznie w dopłacie 50/50 poza środkami, które są środkami na przykład pozabudżetowymi. Tak na przykład niektóre wnioski, które były składane przez inne gminy, jeżeli na przydzielane są środki zewnętrzne, unijne, czy ze schetynówki, czy z innych środków, to wtedy te drugie 50% jest dzielone na połowę i nie było takiej sytuacji, żeby powiat odmówił na przykład wniosku, który też również zadeklarowała gmina. Ja również wnosiłem ostatnio o ulicę dotyczącą ulicy Gronowskiej. Wiem, że dyrektor zarządu dróg powiatowych miał tą wartość ocenić i ja takiej odpowiedzi jeszcze również nie otrzymałem. Ale to musi być też deklaracja, w tym momencie 50% gmin. To będzie może problem z tym, żeby ta ulica spełniała kategorię możliwości dofinansowania ze schetynówki, bo ona w tym momencie nie dostanie środków. Potem nie ma połączenia z krajówką, tak? Nie ma spełnienia pewnych wymogów. To jedynie realizacja może następować poprzez udział powiatu 50% i gminy 50%. Tak to wygląda na dziś. Ja przy okazji mam pytanie, bo te składki akurat być może gdyby była wcześniej mowa, ale okazało się, że przygotowując dokumenty na walne zgromadzenie, to jakby tego tematu nie było w składkach, a też mnie nie było i nie było możliwości konsultacji, a członkowie związku dostali tą uchwałę bezpośrednio na stół przed samym głosowaniem, więc ja nie wiem, czy to jest dobry sposób na to, żeby rozmawiać w tym trybie, nie szukać jakichś podtekstów, więc... Więc dla mnie osobiście to jest troszeczkę niezrozumiałe. Myślę, że trochę też nie w porządku w stosunku do członków. Ale ja powiem w ten sposób. Faktycznie nie otrzymali wszyscy w materiałach akurat tej uchwały, ale to było też związane między innymi z tym, że przewodniczący poprosił mnie o to, żebyśmy skalkulowali szczegółowo prezentację, te kwoty będą wydatkowane. A czas był bardzo krótki i żeśmy nie otrzymali. Pan wniosek na zgromadzenie też z jednego z przedstawicieli, a podłożyć to głosowanie, żeby ta uchwała nie wchodziła, ale to zdecydowali przedstawiciele zgromadzenia, żeby jednak zagłosować. Ja nie jestem osobą, która ma prawo głosu. Ja nie mam prawa głosu jako nie jestem delegatem. I w związku z tym mówiliśmy o tym, że jeżeli uchwała w tej chwili nie wejdzie, no to spotkamy się na następnym zgromadzeniu. Ale to zgromadzenie przyjęło, tak? Ja dlatego nie jestem władcą.
Dlatego ta teoria spiskowa tak wychodzi, że jeśli można było poczekać z tym, to właściwie nie wprowadzać tego, to wtedy można było poczekać, aż będzie więcej reprezentantów. Faktycznie było rozwiązanie też brzegiem, bo wiadomo, że do jakiegoś tam okresu czasu zgłasza się zapotrzebowanie na środki, tak, do każdej gminy. W związku z tym też była taka mowa, żeby ewentualnie to uchwalić przygotować wcześniej. No, tak się stało, jak się stało, ale to mówiliśmy o tym, że faktycznie możecie Państwo to przenieść na inne zgromadzenie. No, zdecydowanie. Przewodniczący może zaproponować, żeby to odwołać, jeszcze raz zagłosować, wtedy dyskusję wywołamy i zobaczymy. Ale przewodniczący zgromadzenia, ja jestem przewodniczący zarządu. Ale przewodniczący zarządu może zaproponować. Przewodniczący zgromadzenia pan burmistrz Tobiszewski prowadził, także on decydował o tym i na początku zaproponował wprowadzenie tej uchwały. Zgromadzenie przyjęło do wprowadzenia. W związku z tym tak się stało, jak się stało. Faktycznie może tu ktoś coś podejrzewać, że myśmy jakieś tam snuli plany, ale to tak nie wyglądało naprawdę. Zresztą de facto jest to, że przez 10 lat składka była całkiem taka sama. Nie? Jednak te koszty ich nie uwzględnianie przez podmioty, to co powiedziałem, to nie jest kwota, która zwiększy nasz dochód, tak? Ona po prostu zostanie pokryta w innych wydatkach, tych samych wydatkach, które płacą podmioty uważane dzisiaj, a z drugiej strony zejdą z innego konta, tak? To nie jest zwiększenie puli w tym momencie związku. Więc po co tak się spieszy? Po to, że niedługo zbliża się 1 stycznia 2018 i każdy będzie gmina robiła budżet. I to było pod tym względem. To przynajmniej znamy winnego. Tak. Przedstawiciele wszystkich gmin dzisiaj. Bardzo proszę, pan Paweł Mela. Panie Władzu, miałem takie pytanie, korzystając z okazji, ten podział na inwestycje 50 na 50. Z czego to się wzięło? Jaka gwiazda tego jest? Czy to jest jakaś uchwała? Czy to jest tylko umowne? W poprzednich latach współpracy między poszczególnymi gminami na poziomie powiatu, kiedy odbywały się konwenty wójtów burmistrzu na poziomie powiatu, przyjęto co na pewno zasadę, że przegłosowali to wszyscy przedstawiciele burmistrzów wójtów. Że jeżeli realizujemy, bo powiat powiedział w ten sposób, że kiedy ma tyle dróg, na przykład czy ulic do zrealizowania, bo pamiętajmy, że Zusiedlis na przykład ma najwięcej przyjętych w swoim obrębie ulic, żadna gmina tego nie ma i miasto. A już nie mówiąc o też drogach powiatowych. To powiat stwierdził, że nie jest w stanie w jakimś tempie szybszym zrealizować tyle modernizacji czy napraw czy inwestycji. W związku z tym oczywiście niejednomyślnie zostało przyjęte takie stanowisko, z którym na przykład nie zgadzali się przedstawiciele gmin wiejskich, tak? Że to u nich będzie na przykład o ile większy koszt do pomieszczenia na przykład, bo to są drogi i drogi są na przykład nie krótkie, czyli tak jak mieści krótkie ulice z kolei. Myśmy oddawali taką sytuację odwrotną, że to ulice też kosztują, bo mają wszystkie media, sieci i tak dalej. To nie jest takie proste i chodniki, żeby można było tutaj nie zgodzić się na przykład też, że te koszty ponoszone są w mieście większe. I taki układ jakby może nie pisany, ale cały czas utrzymywany do tej pory funkcjonuje. Ale rozumiem, że jakieś odstępstwa mogą być. Czy to jest szczyt? Jedynie jak burmistrz daje, słuchajcie, ja mam 30%. Chodź, no znaczy ja mogę dogadać się. Nie, no były odstępstwa na przykład w stosunku do gminy Ostrowice. Były takie odstępstwa, bo była realizowana droga, pamiętam też w roku chyba. No to zostały pomieszczone koszty 50% przez powiat, a 50% zostało pomieszczone przez środki zewnętrzne. Były takie układy, realizowaliśmy odcinek Ostrowice Złocienie, czyli szkoły i Kalisz Pomocy, kiedy mieć dwóch partnerów trzeba było mieć, bo punktowane było większy udział partnerów. Musieliśmy mieć wszystkich, ale Ostrowice powiedziały, że nie dadzą w ogóle żadnych środków, wierzchowo powiedziało, że też nie. W związku z tym symbolicznie włożyli po 40-50 tysięcy, a pozostałe gminy Kalisz Pomorski, my złożyliśmy tych pieniędzy o wiele więcej, tak? To dużo więcej. Ale za to otrzymaliśmy powiedzmy dofinansowanie. No ale decydentem odnośnie tego, kto jest? Starosta czy rada powiatu? Starosta wnioskodawcą, ale zatwierdza Rada. Rada.
nie było takiej sytuacji w innej, żeby faktycznie były realizowane w sytuacji pół na pół, tak? Bo nawet takie pytanie ostatniej dyskusji prowadziłem na sesji, kiedy padł wniosek odnośnie jednej z dróg na gminie Wierzchowo, gdzie wójt się nie chciał zgodzić, a środki finansowe i wniosek już był zatwierdzony o środki unijne. Ale niestety rada odstąpiła z racji tego, że gmina Wierzchowo nie wyraziła zgody, bo to chodziło o duże pieniądze. Nie chciała podnieść jednak nakładu, powiernik chciał podnieść nakładu 50%, żeby nie zmienić zasady. A jak z tego zrobić? Ja może jeszcze wyjaśnię jedno słowo, że każde takie zadanie inwestycyjne jest rozpoczynane od podpisania porozumienia. To nie jest jak gdyby takie całkiem oderwane od dokumentacji i to jest taka umowa na gębę, tak? Czyli przystępując do zadań wspólnych z powiatem, podpisujemy porozumienie określające jak gdyby warunki tego zadania inwestycyjnego. Ale to, co też wspominał tutaj radny powiatowy, tak, te modele są różne, bo jeżeli mamy właśnie część środków dofinansowania zewnętrznego, no to do podziału jest tylko ta pula pozostała, tak? Też w proporcji najczęściej pół na pół, ale już pomniejszona o ten wkład zewnętrzny. To jeszcze już dobijając temat, tak w cudzysłowie, to powiem, że w ten sposób jakby dostało dofinansowanie odcinek drogi od Krajówki do Torów, po Browo, tak, ten odcinek, ten kawałek, więc dzielimy się wkładem własnym po połowie. Ale też jakby prowadzimy rozmowy na bazie przejmowania dróg z powiatem, czyli ze starostą negocjujemy, że jeśli te proporcje się zmienią, tam w, nie wiem, 80 do 20 albo 30 do 70, coś w tym stylu, no to wtedy przy niektórych odcinkach drogi po inwestycji możemy to przejąć jako wtedy naszą drogę i nasz majątek. Więc ja powiat, ostatnio podjęliśmy uchwałę również, bo taka zasada jest, że te wyremontowane ulice, na przykład w mieście, są przekazywane na rzecz gminy. Takie też niepisane prawo między nami było wcześniej uzgodnione jako na konwencję wójtów również. Jeszcze mam pytanie takie właściwie uzupełniające, bo nie zadałem tego pytania, czy radni powiatu myślą właśnie na zwiększenie budżetu na te drogi? Czy jest to przewidziane większa suma tych pieniędzy? Ja odpowiedziałem wcześniej. Jeszcze nie jestem w opozycji ani w koalicji, dlatego też mój wniosek, kiedy składałem go rok temu, nie uzyskał poparcia. Ja go złożę w tym roku, bo też będziemy pracowali nad budżetem, ale w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, Rada Powiatu nigdy nie odmówiła realizacji inwestycji jeszcze drogowych, które były realizowane przy współudziale i środków zewnętrznych. Każdy wniosek został przyjęty do realizacji. Przewidują zwiększenie środków na to w tym roku, tak jak do poprzednich lat. Ja złożę wniosek, tak? To, co powiedziałem. Ale jak będzie wyglądało jego poparcie? My jesteśmy gminą jedyną, która otrzymuje taką kwotę. Pozostałe gminy właściwie nie mają prawie żadnego odcinku na terenie miasta. Otrzymujemy, że już dawno miał odcinek, nie wiem, czy bym przejął też Piłsudskiego od mostu, tylko ten odcinek krótki do skrzyżowania i to był koniec. No, jeżeli chodzi o miasto. A te środki są przyznawane na miasto, to nie są środki przyznawane na drogi, tylko na w obrębie miasta. Te kwoty, o których mówimy, są porozumienie jest podpisane. Dziękuję bardzo. Czas jeszcze pytania? Ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie porządku obrad? Nie widzę, w związku z powyższym stwierdzam, że Jeszcze zapytałem się. Ale to... W ramach komunikatów powiem, że zaczyna się malowanie ulicy Trawskiej w obrębie miasta, czyli te przejścia dla pieszych, to wszystko będzie uzupełnione. Niestety nie da się tego zrobić w taki fajny sposób, żeby nakładać te warstwy, żeby to było bardziej widoczne, bo to polskie normy tego nie dopuszczają, natomiast zrobią to jak najlepiej będzie możliwe. Dziękuję. To w ramach dobrych komunikatów. Dobrze, dziękuję bardzo.
Rozumiem, że wszyscy, którzy chcieli zabrać głos, już zabrali. Stwierdzam, że porządek został wyczerpany. Dziękuję radnym, burmistrzowi, wszystkim uczestnikom dzisiejszej sesji. Zamykam 39. sesję Rady Miejskiej.